Szczęść Boże wszystkim zebranym, że tak się dzisiaj inaczej przywitam, ale tak, witam wszystkich, czyli w tym przypadku ciebie, siostra, i ewentualnie wszystkich tych, co siedzą zawsze po cichu i nikt nie chce się odezwać na dzisiejszej transmisji, więc no. Mam nadzieję, że wszystko działa, mi się już uruchamia Star Rail. Zaraz powinniśmy móc się przełączyć. Nie, żeby się start ten 17.30, ale jak zwykle preferuję przyjść trochę wcześniej niż trochę później. Zobaczymy, co my tu mamy tak naprawdę. Co my tu... Dobra. Chyba nic już takiego nie ma, ale tak Star Rail zadziałał, więc cyk. No halo, zadziałaj, dziękuję. Dobra, więc jesteśmy, jeszcze teraz szybko podejść, dobra. A niestety nie pomogę, ale dobra, widzę, że wszystko działa, obraz jest, dźwięk jest. Muzyki własnej i innych tego typu rzeczy nie ma. Jak mówiłem, boty będę ogarniał na spokojnie, jak będę miał czasu. Ostatnio czasu nie mam. Więc tak. No i cóż. Zgodnie z tym, co było pisane dzisiaj w tytule. Swarm Disaster, czyli... Wielka wojna przeciwko robaczkom. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Wiem, że jak zwykle spóźniony, ale no. Witaj, Herta. I zobaczmy, co w tym chodzi, bo nie ukrywam, znam to trochę z obserwacji, ale tyle co i nic, więc no. Okej. No jak to, co trzeba ogarnąć? Po pierwsze boty, znaleźć odpowiednie, po drugie playlisty, po trzecie wymyślić, jakie komendy ludziom są potrzebne. A po czwarte, w końcu doczekać się prawidłowego ekranu oczekiwania, który powinien już istnieć, ale stosowny ktoś, kogo tutaj nie wymienię, siostra, nie chciał się tym zająć. Ale tak, szkoda, że nie ma głosu, Herta tutaj nie chce z nami gadać, ale no. Okej. Okej. Wow. Też mówię, że to ma być bezgrobek w twoim stylu, a nie prawdziwy rysnek. Okej, jeden jak zwykle zrobił całkowicie osobny. Co jest nowego tam? W skrócie kostka. Okej. A dlaczego Swarm Disaster? Okej. Dobra. Okej. Dobra, czyli tu będziemy zamknięci w konkretnym... konkretnej strefie czasowej i skupiać się na jednym... tym... na jednym... eonie i... Okej, Swarm Disaster jest tutaj. Kłóci jako osobny. Skrój z Disney, okej, czyli skrój mówi skrój. Okej, klik. Experimental Teaching 1, Difficulty 1, nagrody duże. Chyba możemy iść. Nie, już nie żartuję, poważnie. Jakoś to jest 59, to biorę tylko tego gościa. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No i Imaginary będziemy brać, ale to nie teraz. Na pierwszy test wczytujemy tylko jednego gościa. Mhm.
Okej, czyli podróż będzie trochę inna, ale tylko trochę. Mhm. Mapa będzie inaczej działać. Zaczniemy tutaj. A ja muszę przechodzić przez drużynę żółte pola, żeby czystać się tam. Okej. Okej. Dobra, czy będzie można coś zobaczyć, różne rzeczy? Walki. Te. Normalna walka, że blessingi, elity. Jedna, trzy gwiazdkowa, Ocarina z wiadomo, bossy, no wiadomo. Okej. Okay. Zaczynamy tutaj, z naszym jedynym chłopcem. Dobra, no to szarżujemy ze smoka. Nie, czemu jest automatyczna walka od razu? Nawet nie dadzą się pobawić, to było okrutne. Właśnie, ścieżki nie wybraliśmy. Ciekawe. Nie będzie co. O! I rzeczywiście się zaczęło. Okej. Okay. Co do... Herta zatrzymuje ciebie i pauzuje symulowany uniwersum. I nos, nie wiem, chyba się podziwia, czy nie wiem, jakoś marszczy w nerwanu, jak gdy zaczyna się jej narzekanie. Steven Lloyd obiecał mi, że audiencja z Eonami będzie wykonana w nasz stosowny sposób. Czemu urządzenie komunikacyjne jest zrobione w taki sposób? Dosyć unikalnie. Czy naprawdę muszę każdy detalik samemu nadzorować? Co robi Ruan Mei? Wyglądając niezadowoloną, Herta kontynuuje. Co jest mi myślą, że robią z tym symulowanym uniwersem? Cokolwiek, i tak mi już nie obchodzi. Rób co chcesz. Patrząc na oryginalny projekt, kość... Teraz nie wiem, czy kość audiencji, czy kość obserwatorów, widzów. Tak czy inaczej, okej. Jest naczyniem podobnym do kaplicy, która niesie w sobie przeszłości i doświadczenia innych podążających ścieżkami i energii, która przez to przepływa. No, Skerch znowu się marszczy. Przynajmniej na początku tak robiłem, tak czy inaczej. Pozwolę, żeby tak to zostało, jako żeby się stało. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawiło z tym urządzeniem. Albo nie. To i tak nie ma znaczenia. Będę musiała znowu rozwiązać tą sprawę z tym dzieciakiem Stevenem. Okej. Okay. O, można dostać jakieś osoby efekt kostki lub poruszyć się do następnej domeny. O, kostka. Aha. Jak brzmiało to powiedzenie? A, tak. Bóg gra kością i przeznaczenie się rodzi. Każda ścianka ma inny wpływ, ogólnie mówiąc. Twoje możliwości walki na następną domenę się zwiększyły, więc... No, idźmy. Okej. Okay. Coś mi się... Coś mi się tam przez przypadek pominęło. Ale tak, idziemy na następną walkową. Ja bym może inaczej, ale tak. O, niektóre się rozpadną, kiedy podejmę decyzję, nie będzie można do nich już wejść. Mhm. Okej, okay. Można się poruszać tylko do sąsiednich. W tym samym momencie domeny po lewej stronie będą się rozpadać. Nie będę mógł być wyjśnięty. Okej. Okay. Nie wahaj się. Podążaj dalej. Okej. Okay. Fajny efekt. Dobra.
wrzucę nietoperzem. Dobra, czegoś, jeśli chcecie jakieś siorbanie czy coś, to wiecie, że to jest kawa. I oczywiście włączamy tryb ultra mokrej kałuży, a potem atakujemy. Czy wy to widzieliście? Ten jełup nie jest jeszcze nawet w połowie ogarnięty. Naprawdę. Zobaczcie na te badziewne staty, przecież to jeszcze nawet w połowie nie ma działać. Trace okej, okay, max fanem. Ale relikt... No, dwa totalne badziewia nawet nie ulepszone. Nighthorn okej, okay, jest wymaksowany, ale nadal ten, a nie jakiś porządny. Tymczasem... Robię na ataki. Dead. Mhm. O! Wybierz walkę. Walkę z Rojem lub Elite, by natychmiastowo dostać nagrodę i zmienić jej tym na pusta. Efekty Kyuru się nie uruchomią. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Yeah. Nie, i każą pewnie iść teraz na tą Elite. Tak. Yeah. O, wygraliśmy. Oczywiście, że to. Bo to jest złote. Mhm. Okej, okay, tam jest pusta, tam nie iść. Idziemy tutaj na walkę. Wszystko typowe. Dobra. Włączamy tryb mokrej wody. I oczywiście szarżujemy. Nawet powalczyć nie dadzą. To takie smutne. Ja nie wierzę, że ten gość chce zbierać. Oczywiście wiadomo, że to jest strasznie obniżony poziom trudności i w ogóle, i to jest tego zasługa. Nie ukrywajmy się. Aha. Okej, okay, nie przyda się. A, i to możemy otwierać, żeby zobaczyć co i jak. Okej. Okay. Mhm. Aha. Czyli można to poddać. Zostawiam sobie to kosmik fragmenty. Okej. Okay. Occurrence, czy teraz na bossa? Ja teraz na bossa, nie ma co się męczyć z occurrence'ami na takim easy. To wszystko będziemy robić tak... poważni na tych... na normalnych typach. A póki co szarża, oczywiście z mokrej kranówki. I tak. I proszę, tutaj już nie padł od razu. Dobra. Wybieramy oczywiście małpę. Marnujemy wszystkie punkty, które mamy. I wypuszczamy... smokowąsza. A potem jak smokowąsz zaatakuje, aktywujemy od razu kolejnego smokowąsza. Tym razem w postaci Bursta. I obserwujemy, jak bardzo badziewne numery wykręcam i... jak to jest po prostu cringe warte. No, 9000. Mój Welt bije więcej nawet. Nie za dużo tego naraz zrobiła ta małpa? Jakieś 4 ruchy. Spokojnie, no przecież będzie już normalnie. Nie będzie co. Robe of Beauty, co? I tak kończyliśmy. Naprawdę nie rozumiem, czemu to ja się zajmuję samouczkiem w symulowanym uniwersum. Kiedy to się stało moją odpowiedzialnością? Marudon z Herta wpadł na świetny pomysł. Muszę przyciągnąć tej One May z Królum, by też zaczęli coś pracować, Gwiezdny Kluczu. Ja niedługo spoznam naprawdę wielkich tutaj... No, wielkich poważnych. O, patrzcie, jaka ładna! Mogę dołączyć, ale nie wydaje mi się, by opinia Stevena była pomocna w kwestiach badania eonów. Taki trochę... Zobojętniały głos pojawia się.
stwierdzenia są jasne i zwięzłe. To do projektu twojego awatara? Kto to? Dzikoron May się pojawiła! Oczywiście, że druga opcja. Czy ty ją kiedyś spotkałeś? Herta się trochę marszczy, ale nie pyta dalej. Członek społeczności geniuszów numer 81. One May. Geniusz w obszarze biologii. Muszę cytować ewaluację z IPC. One May posiada niesamowitą percepcję i umiejętności, czy to nie jestem w stanie przetłumaczyć, ale jakieś tam integracyjne umiejętności, nie wiem, chyba myślowe czy coś tak, nie, no trudno. Łatwo wychwytując mikroskopiczne detale rzeczywistości i syntezując je w strumień informacji w jej umyśle, którego używa do dedukcji myślowej. Jest bardzo low-key, czyli tak można określić, taka nie rzucająca się w oczy. Nie rzucająca się w oczy? To jest śmieszne. Ale nadal, to jest dosyć typowe, jeśli chodzi o Stefana, tak na niego mówię tak najłatwiej, by robić rzeczy takie jak te. Bo jestem zdjąć eonów, ale nie jestem pewny, jeśli o niego chodzi. Jak to patrzę na ciebie, kontynuuję. Cóż, wytłumaczyłam wszystko, co mogę. Musisz liczyć sam na siebie po tym wszystkim. W tym module rozszerzeniowym przepływ czasu jest zamknięty. Więc będziesz widział symulowany uniwers podzielony na kilka płaszczyzn. Czy ja to wygrałem? Tak, chyba wygrałem sądząc po tym ekranie. To jest następna płaszczyzna. Jeśli jest coś, czego nie pamiętasz, to możesz zawsze zobaczyć tutaj. Mhm, tak, tak, tak. I teraz, o, są jeszcze jakieś inne rzeczy. Rewards. Okej, to są nagrody po prostu. Adventure. Są jakieś challenge. Respite, okej, to wiadomo. Transakcja, okej. Combat Swarm. Okej, czyli tu będzie walka typowo swarmowa. I co dostajemy? Blessing of Propagation. Czyli nową ścieżkę, o której tam było wspominane. Mhm. Okej, okay, i to był Swarm. Dobra. Mhm. Do miły, nie pomogę. Okej. Okay. Ciekawe. Okej, okay, będziemy na to się łapać, kiedy tylko się da, bo są trotery jakieś lepsze. Okej, okay, dobra. Więc idziemy tutaj. Jest pobieracz. Teraz nawet nie czekamy. Pobieramy sobie ulwokę. A teraz bezpieczni. Jest Herta. Oczywiście, że kupuję Curio. I liczymy na lotto. Nie ma lotto. Niech będzie co. Nam. Oczywiście, że to jest mord. O, Herta nam się zgliczowała. Tak się nacieli kostka. Okej. Okay. Musimy wyjść na walkę. Walkę ze Swarmem albo Elite, żeby dostać od razu błogosławieństwo. Okej, to pójdziemy na walkę. Mhm. O, czy jest coś tutaj przydatnego? Jak będzie co? Okej. Okay. I oczywiście z mokrej wody. Bonk. Z ramienia. Skłe? Nie wiem. Nie wiem. A właśnie. Chyba bym zapomniał znowu przyspieszyć. I okej. Okay. Zrzucimy na nich dzidy. No i wygrane. Ale to kart wiadomo. Gram na trybie very easy, że tak to określam. 59 poziom na wrogach to jest nic dla naszych postaci.
tutaj obecnych. No. Kiedy wchodzi na walkę w tej rundzie, wszystkie wrogi będą osłabione. Okej. Dobra, tak czy mam jakiś adventure. Zobaczymy, co z nim wyjdzie. Przy okazji łukając znowu kawy. Trotter catch. Przez używanie ataków lub techniki podczas eksploracji łapiesz trotery, by zbierać punkty. Różne trotery mają różne punkty i łapanie trotterów z większymi punktami da ci szybciej wygraną. Im więcej celów osiągniesz, tym lepsze nagrody. Okej, 3600 punktów. Okej, warto wiedzieć. O, kolejny pobieracz. Dobra, start challenge. I nie chcę nic mówić, ale pan woda kranowa jest najlepszy do tego. Nie, inaczej niż pan woda kranowa nie jestem w stanie na niego mówić, jeśli o to chodzi. To było takie easy. Nie, to było takie easy, ale takie przyjemne, że... żyło. Niech będzie to. Nie, żeby to była różnica. Tutaj co mamy? Weakness break efficiency. Niech będzie. To zakres świetne. I basic treasure. Okej. Piękne to było. Dobra. Give up. Bo nie mogę nic z tym zrobić. I teraz occurrence. Żeby nie było jeszcze przed bossem, i tak pójdziemy po raz kolejny na walkę. Jednak wolę po prostu robić elity i inne rzeczy jak można. O, jest jakiś obraz ze znakiem zapytania. O proszę, jakie fajne losowanie. O, dobra. Okej. Okay. Osoba nosząca śmieci spotyka cię. Po prostu siada, robi przysiad i pokazuje ci swojego zeskarbionego kochana śmieci. To jest jakiś tam Incredulous, nie jestem w stanie przetłumaczyć, bo nie kojarzę słowa. A jakaś przestrzeń mówi. Potem wyrzucił jakąś kolekcję żałosnych poematów miłosnych z kosz na śmieci, by zrobił ci miejsce dla ciebie. W wystrzeszonym głosie mówi: oddaj tam swoje resztki tam śmieci. A przedmioty wyewoluują w zaawansowaną świadomość. Będą biegać energicznie same z siebie. Wyrzuć Curio i dostaniesz dwa losowe Curio. Z tych wszystkich to jest najmniej przydatne, więc wyrzucimy. Ser i co za to dostaniemy? Okej, okay, jednogwiazdkowe blessing będą lepsze i... Lotta! Wiedziałem, że się spotkamy. Wiedziałem, że się spotkamy Lotto, ale podoba mi się to. Podoba mi się. I okej, okay, znowu to samo. W takim wypadku podoba mi się... ...tego. A. Okej. Okay. Robimy tak. No i walczymy. Czego się śmiejesz? Halo, siostra, czego się śmiejesz? Przyznaj się. Nope. To się na pewno przyda. Co? O, ja się cieszę, ja tam lubię Lotto. Dobra, wszyscy bijemy więcej. I idziemy na bossa. Którym jest... Nadal... Powie... bug. Spodziewam się czegoś więcej, ale okej. Okay. Okej, okay, no i z ramienia, rzecz jasna. Razem z falą wody kranowej. W sumie... ciekawa sprawa, ale... uważam, że... Nefilet na pewno chciałby poznać Dunhanga tego, tutaj. Wyobrażacie sobie, jak dużo darmowej wody kranowej on by do niego dostawał do testowania? W końcu to jest największe hobby naszego Messie Nefileta.
A, to już koniec. Myślałem, że coś więcej będzie. Jak uczucie? Żadnej różnicy. Potem, gdy Skrum skończy zbierać jakieś informacje, dodam z portem pozostałych eonów. Potem będziesz mógł zwiedzać Swarm Disaster. Okej. Okay. Mhm. Nie zajmieliśmy się szczegółami następnym razem, czy poprzednim razem. Hmm. A, teraz trochę trudniejsza. O, patrzcie, jakiś robaczek to będzie teraz. Dobra, tak czy inaczej. Tym razem mogę wziąć już pełną ekipę. A, tylko pytanie, czy... czy Yukong jest gotowa? Definitywnie nie. Jeszcze Mono Imaginer nie mogę robić. Niestety. Gotuję ją niedługo, ale no. A póki co... Niech będzie sila. Muszę przyznać, że to coś wyglądało dosyć formalnie, zanim urządzenie Stevena, czy Stefana dotarło, czy pojawiło się. Ja byłbym nadal destrukcji. Okej. Okay. Czyli będę miał różne buffy, tym potężniejsze, im więcej razy będę przychodził przez walkę. A, i można zobaczyć nawet wszystkie efekty. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, za każdą walkę dostajemy 8% większy damage. Oj, kawę swoją rozlałem przez przypadek. Oj, muszę szybko to wytrzeć. Siostra, jeśli to słyszysz, proszę przyjść ze strony taśmy na pomoc. A ja w tym czasie... W tym czasie w sumie nie wiem, co zrobię. Tak. Zobaczę, że nie mamy czegoś szybkiego. Grzeczna siostra pomogła na czas. Kryzys zażegnany. I dobra. To teraz na spokojnie, więc elity dają mu blessingi, wygrane walki zwiększają obrażenia. Ej, tak, to wiadomo. Okej, czyli tutaj ulepszamy ich. Okej. Okay. Okej. Okay. To wiadomo. To wiadomo i... Okej, okay, czyli podmiana. Okay. Dobra, fajne. A tu jakieś puff resonance? Nie, dobra, to jest chyba to samo, co było. W sensie mogą być jakieś inne działania, ale chodzi o to, że takie same zasady mniej więcej, jak to było wcześniej. Więc dobra.
Wytłumaczę ci, jak działają plane'y, ale najpierw tutaj wejdź. Wchodzimy na plane'a. Oczywiście zaczynamy kombata. A dobra, ostatnio ci nie mówiłem, więc powiem teraz. Teraz zajmuję się pracą nad czymś innym, więc... I tak widzisz, zaprosiłam Skrullum, wielkiego mechanicznego arystokratę do czatu. Fajny dosyć tutaj wygląda. O, tak. Jeśli katastrofa Roju jest teraz w swojej początkowym stanie, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, że narodziny Eona Propagacji są na pierwszej płaszczyźnie? Mechaniczny głos z elegancją godną królów nagle rozbrzmiewa. Witaj. To naprawdę zaszczyt widzieć cię tutaj, panie Starki. To też honor by ciebie spotkać. Miło mi to słyszeć, mówi z królem. Twoja obecność jest podobna do motyla, który kompletuje scenerię łączącą cały Simulated Universe w coś żywego. Nie mogę się doczekać, by podążać na tej drodze i przygodzie razem z tobą. Skrum też będzie bardzo blisko tego badania. W końcu... Wszystkie procesy katastrofy Roju są bardzo blisko związane z nieorganicznymi bytami. Dodaje Herta. Jak widzisz, trzy płaszczyzny odpowiadają trzem odmiennym historycznym okresom. Jesteś w pierwszej płaszczyźnie. I to wtedy, gdy Rój dopiero się zaczął. Okej. Więc nie ma tu za dużo akcji w tym momencie. Kiedy jednak Rój zacznie się rozprzestrzeniać w następnej płaszczyźnie Starki, będziesz musiał błagać o szczęście, błagać by się szczęście było po twojej stronie. Dosyć zadowoloną ekspresją mówi Herta. Nie przejmuj się. Będę na ciebie patrzeć. Czy będę cię nadzorować, coś tego typu. Ale dobra, łączamy oczywiście tryb wody kranowej i uderzamy we wroga. GG easy. Po prostu. Crit rate, shielded characters'ów nie. Dobra, może być. I oczywiście bierzemy to, rzucamy kostką i co my tu mamy? Okej, okay, jedna domena i zamieniamy ją w walkę. Mogę to poddać. Ale każą to zmienić. Nie, żebym narzekał. I tak byłbym z tego zadowolony. No i efekt destrukcji, który jest cały czas. I w sumie to ma sens, żeby właśnie iść na walki, żeby stakować buffy. I zaraz ten tylko ostatni. Czy pójdziemy na nagrodę, czy pójdziemy jednak na ten... jak to się nazywa? Później na elitę. Ja w sumie nie wiem, ale dla mnie to różnicy nie robi. I tak, Sila tego nie pokona, ale czemu nie? Możemy powalczyć trochę normalniej. To ja. Powalczyć normalnie, mówię, wpuszczając smoka i kończąc walkę od razu. Dobra, crit rate. Zdecydowanie crit rate. Potrzebujemy crit rate'a. Dobra, idziemy dalej. I co tym razem? Więcej damage'a. Świetnie. O. I buff się stakuje. Ale teraz idziemy na nagrodę. O, jakiś countdown tam jest. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Czyli tu jest nagroda. Ale nie widzę, żeby była tutaj ta nagroda. Jest occurrence. O, jakieś tam insights from Universal Dancer. Czy jakieś, nie wiem, jakby intuicja, czy tam podpowiedzi, sugestie, porady od uniwersalnego tancerza. Okej. Okay. Toksiański tancer, bądź tancerka, ciężko mi powiedzieć. Yukong nie jest gotowa.
podchodzić. Okej, okay. Czyli foksjańska ta tancerka podchodzi do ciebie. Okej, okay. Robi takie... Właściwie, że takie... trochę łobuziarski gest uciszania, zanim podnosi kurtynę przed tobą. Zanim te 7 dzbanów incense, nie wiem, możliwe, że kadzideł, możliwe, że jakiegoś czegoś innego, jakichś zapachów. Aha. A, nie przed, zanim, tylko przed, przed tymi 7 kadzidłami, tak nawet mówić, klękają niezliczone tancerze ze wszystkich zakątków gwiazd, którzy stają się coraz bardziej szaleni z dnia na dzień. Okej, okay, dobra, to jest jakieś dziwne. Nie rozumiem, o co chodzi, ale tak. Nie będę tego tłumaczył, no bo to zaczyna się coraz dziwniejsze robić, więc przykro mi. To możemy? Mhm. Zaryzykuję, bo to jakiś Destiny's Revelation. Nie wiem, co to jest. O! Coś dostałem. Mhm. 50 za coś tam. Dobra, odzyskaliśmy. Znowu odzyskaliśmy. Więc w sumie nie stracimy niczego. I dostaliśmy coś. Jak będzie co? Teraz jak będzie coś pod follow-upy, to jesteś w stanie to brać. Chyba... jakiś dziwny occurrence, miał być jakiś reward, a nie occurrence, ale dobra, niech będzie. Okej. Okay. A, to są o tym informacje o tych specjalnych beaconach. Dobra. Najbardziej mi zależy na tym, żeby dostawać opcję trotterów, ale tak. Dobra, a teraz póki co ulepszamy tą walkę. Idziemy. Nawet nie zobaczymy, o co chodzi z countdownem. Krzyczcie na mnie, że mam tego countdowna robić, a nie... Dobra. Szybko chcę to rozwiązać, więc no, bijemy w ten sposób. Enemy has been massively buffed. Masywne wzmocnienia otrzymali. Masywne wzmocnienia wymagają od nas rzucenia smokiem. Coś mówi, że to nie było aż tak masywne, żeby sobie nie poradzić. Okay. Oczywiście, że regeneracja energii. To jest najlepsze, co może być. Okej. Okay. Tym razem... A, większe damage. Okej, okay, teraz zobaczymy, czym jest countdown. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Okej. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze raz, o co chodzi. Ostatnio nie mogłem wybierać czyli nagród. Ja totalnie nie rozumiem. Tak czy inaczej, nie rozumiem tego rewards, więc idziemy na elitę. Dobra. Wejdziemy bez niczego tym razem. No właśnie, zanim ich dobijemy, to powinienem użyć Luoki. Zawsze o tym zapominam.
że nie zdałem kontrol na Mara Stroke, tych tutaj podstawowych. Bo on wyłącza ich odżywianie. Okej. Okay. Wielki, groźny boss, czym elita. A w rzeczywistości nic trudniejszego niż zwykły przeciwnik. A, w takim sensie. Okej. Okay. To dzięki za informację, siostro. W takim wypadku wiem, że będę pomijał to. Ile wlezie, bo... W sensie, no nie tyle co ile wlezie. Będę to zbierał czasami, ale no... W tej sytuacji na razie to... Bardzo mi się uśmiechało to. Może być tak. Nie, żeby to było jakieś istotne. Może być, bo follow-upy teraz są też ultimate'y. Dobra, rzucamy kostką co tym razem. Give up, bo nie możemy nic zrobić z tym. No to idziemy na pierwszego bossa. I z tego co bym zaszedł, bym trzy płaszczyzny. Ja wybieram. Mhm. Lightning Weakness albo Wind Weakness. Dla mnie to bez znaczenia. Więc pójdźmy na to, bo to łatwiej to pokonać. I tak nie mam tych sposobów na... sposoby, żeby to pokonywać lepiej. Ale dobra, idziemy w ten sposób. Dobra. Zarzucamy smoka i zobaczymy, ile HP zostanie. Dosyć dużo. Dobra. Tak dużo się tu rzeczy dzieje, że chyba aż wpuszczę Ultimate od Welta. No i oczywiście wpuszczamy smoka. I nawet Welt, tym razem da radę rzucić swojego. Okej, okay. Z tych tutaj... Jak będzie to? I rezonans typowe. Właśnie, coś tutaj... Dobra, niech będzie to. Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Ale nadal. No, patrzcie, jakie to jest piękne. Wcześniej zwróciłem tu uwagę, ale patrzcie, jaka piękna kaciuszka. No ale cóż, no niestety ta sila to trochę taka, no nie do końca. A więc idziemy. O, coś się dzieje! Co to jest? Katastrofa roju. Stojąc pod niebiosami, widzisz swoje otoczenie w stanie rozpadu, rozkładu, zniszczeń, coś tego typu. Wielki rój zmutowanych insektów się reprodukuje i uwalnia ze swych kokonów z pól i dróg naokoło ciebie. Proszę, wszystkie plony i zwierzęta, dopóki wszystkie ścieżki nie są przepełnione ich gatunkiem. Okej. 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 Okej, okay, czyli tutaj będzie najwięcej insektów. Warto wiedzieć. O. Ciekawa sprawa, tu mamy Hertę i Skrullum? Dobra. Okej. Okay. Ku twojemu zaskoczeniu widzisz ciało Skrullum przy wejściu do sklepu. To niezwykły honor spotkać chęcznego arystokratę w symulowanym uniwersie. Madame Hertha jest przepełniona
pracą i zaprosiła mnie, bym jej pomagał. Panie Starki. Od teraz pozwól, żeby dał ci więcej błogosławieństw z jej, jakby, jej imieniu. Okej, czy tu możemy skupować jakieś blessingi? Czyli tu możemy kupować blessingi i on nie znika. Idzie i tak dalej. Jest, jak zwykle przy sklepiku i tak. Stefan mógłby się tym zajmować, ale nie zgadza się pojawić. Ja dałem cię pozwolenie na używanie wszystkich ekshibitów tutaj, czyż to nie wspaniale? Ja nie musisz, tylko musisz się za nie, wymienić za nie kosmiczne fragmenty. To podstawowa zasada gry. Okej, czyli u niego się kupuje blessingi, a u niej się kupuje... To, dobra. Bierzemy szatę. I nie stać nas na więcej, więc idziemy dalej. Ale fajne, podoba mnie się. Podobie mnie się. Okej. Jedną walkę możemy zamienić z komplet. Okej, elitę w sumie. Chyba? Dobra, elitę usuwamy. I pójdziemy sobie tak. Dobra. ...40% damage'a. Nieźle. Leczonko, nie to, żebym potrzebował, ale jest. I szarża we wroga. Z wody kranowej. Jak zwykle na to mówić. Okej, dead. Dead? Dobrze. I on też będzie dead, nawet od zwykłego strzelenia kulką. Easy. Jak będzie co? W końcu ultimate to też follow-upy. Aha. Okej, czyli tutaj można jakby... połączyć z inną ścieżką, jak zdobędziemy trzy błogosławieństwa innej ścieżki. Okej. Czyli tam, czy tutaj działa trochę inaczej? Fajne. Jakie dołączenia, fajne, podoba mi się to. Ale to wszystko trzeba będzie skolekcjonować pewnie, ale okej. A w następnym razem w walce dostajemy więcej tych wszystkich benefitów, więc okej. I... zmieniło się to w robaki, czy się utrudniło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej wygramy to. Easy. Jak będzie co? Ja chcę, żeby to były jakieś przydatne. Wszystkie wydają się takie 2 na 10. Ale to przynajmniej jakkolwiek ma sens. I co tam dostaliśmy? Okej, czyli dostaniemy od razu coś i... to jest Combat Swarm teraz, czyli będziemy walczyć z tymi robakami. To się może przydać. No i pierwsze starcie z robokami. Okej, już myślałem, że on jest... że Hidamp. Dobra, Hidamp! 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 Nic za tym nie jest, po prostu Hidamp. Let's settle this. The strength is heaven's search. Aha! Eksplodują niczym te żabot z banki na Luofu. Okej. Okay. Okej, okay, jakiś negatywny efekt chyba by wyskoczył. Okej. Okay. Okej. Okay.
piękne. Piękne. Oj, to będzie piękne, jak to odblokujemy na zwykłym Simulated Universe. Give up. A aż mi smutno się zrobiło, że nie poszedłem jednak tak. Ale dobra, warto wiedzieć. Zawsze jak będziemy widzieć swarmy, idziemy na swarmy, żeby zbierać jak najwięcej propagacji. Oj, Dan, Hank, Imbibator Lunay będzie potężny na tym. Tam marudzi o tym, że nie będziemy aż tak bogaci. Enhanced to random blessings. Ulepszyło to, co chciałem. Tylko 5%. Dobra, czyli tego aż tak się nie opłaca ulepszać. A tam to dobra. Pa, Herta. A, witaj, Airu. No co jeszcze? Ja ciebie miło widzieć na czatach. Jakby co, to dopiero zaczynamy to wszystko robić, bo jak zwykle jestem spóźniony. Ale tak i... Jak będzie co? Chociaż... Chwila, czekajcie! Jako boss drugiej płaszczyzny jest kompletny boss z Simulated Universa. Czemu ja żebym o tym nie wiedział? A u nas... Różnie, ale jakoś... jak będzie to? Nie wiem, jak działa kompletny lejeń, więc wezmę kogoś, kogo znam. Tak, stay. No i z wody kanowej. Świetnie. Prawie nie będę mógł jej breaków robić. Oczywiście zawsze zostaje jeszcze to. A, to breaków nie może zrobić. Chciałbym powiedzieć, że popełniłem największą zbrodnię, jaką mogłem. Ale na szczęście nie. Bo wystarczająco mam punktów, żeby zrobić to. Dobra. Dobra, Welt. I wodno-smok. Pokonujmy to czym prędzej. Chcę po prostu zobaczyć, jak ja tam potem piękne, z czym to się działo dalej. A, tu mogę powiedzieć szczerze tak samo, że Copimellus mnie pokonuje. Aha. Nie, ale szczerze mówiąc, gdyby to jeszcze było Copimella, to może bym dał radę, ale Copimellus ma wredną walkę. Oczywiście to jest moje zdanie, każdy może mieć swoje. Ach, tarcza to... Powiem tak, ja wiem, że mój John Lee, i tak wiem, wielki spoiler, mam Johna Lee. Nie jest może idealny, ale mogę powiedzieć, że jego tarcza ginie tam od jednego uderzenia ze strony Copimellusa, więc... nie wiem, jaką tam tarczę trzeba mieć, żeby to przeżyło. Dobra, szybciej pokonujcie tą babkę. Więc już była trzecia faza? Kiedy się skończyła druga faza? I zaczęła się trzecia. Okej, to jest dosyć typowe. Okej. Niech będzie co. I lecimy dalej. Płaszczyzna trzecia. I widzę, że to jest bardzo krótko. Zwięźlej na temat. Okej, trzecia płaszczyzna. Bardzo szybko. Okej.
Okej. Okej. To chyba trochę tłumaczy. No cóż, mój John Lee ma podobne stacje, ale jak się okazuje, dla mojego to trochę za mało. A tarczę... Mamy dziesiątkę? Nie, no wydaje mi się, że już dałem mu dziesiątkę. Dobra, idziemy na walkę. Czym prędzej. Pokazałem to ten dziwny reward. Mhm. Niestety, mam disruption, czyli będą coraz potężniejsi wrogowie. Ale damy radę. Ja mam Raiden. I mam Sino. Okej. Mhm. Nie wiem, czy to jest Curse of Captivity one time. No dobra, dobra. Jesteśmy dwie rzeczy. Ciekawe są to. Dobra. Ja mogę powiedzieć, że też nie mam Yelan. Jak wiadomo. Na szczęście mam Raiden, ale jest w fatalnym stanie. Muszę też ogarnąć, ale póki co najpierw muszę jeszcze lepiej Johna Lee ogarnąć, bo jednak John Lee ważniejszy. A jeśli chodzi o siostry, będzie miała Yelan wcześniej czy później, bo wiem, że siostra po prostu mi się przydała, że siostra lubi Yelan, jeśli chodzi o wszystko, więc no. Wiem, że może zdobyłem, bo chyba jakieś czarno nawet sprawdzałem. Ja tylko mówię o swojej, że niestety no nie jest do końca ogarnięta. Ale no, moja niestety nie jest. Ja co mogę powiedzieć, to że na razie się skupiam na Zhongli'im, jeśli chodzi o ogarnianie. A następny, nie wiem kogo jeszcze będę wiedział. Jeśli chodzi o ogarnianie, czy to będzie najwięcej, czy to będzie Riosli. Czy jak ktoś mówił, że jeśli go powinno wymawiać Weasley. To jest takie okropne. Nie wiem, kto to wpadł na taki głupi pomysł, że to Weasley powinno się wymawiać, ale tak. Ale mówię, nie wiem, czy będzie jeden czy drugi, bo nie wiem, którego dostanę. I czy któregokolwiek dostanę. Ale wiesz, że jeśli bym się na tym skupił, to jestem w stanie to ogarnąć. A jeśli ja dam radę to ogarnąć jakoś porządniej, to tym... To powiem tak, tym bardziej siostra da radę, bo siostra co... Powiem szczerze, on bardziej się przykłada do ogarnienia postaci ode mnie. Ona musi, męczy się z tym tak dalej. A mi się po prostu nie chce. Jak już się chce, to potem przychodzą mi takie idealne pisy jak... Jak ten kieliszek Geo z Noblesa dla Johna. Jeszcze go nie pokazywałem publicznie, ale... To jest moje pierwsze ever pojście na Noblesa. I już dostałem takiego wspaniałego kieliszka. Jak go zobaczycie, to... Słyszycie, że nie jest najlepszy, bo ja się zgadzam, że mógł być o wiele lepszy, ale... Jak na pierwsze w ogóle ever pójście na Noblesa, dostanie czegoś takiego, to jest po prostu znak, że jest dobrze. No, muszę gadać o jakichś głupotach, siostro. Nie mogę się skupiać tylko na tym, żeby mówić o grze. Skoro w tej grze się prawie nic ciekawego nie dzieje. Takie typowe walki. Nie, ale serio. Będę musiał zrobić ostatecznie też tego streama z Genshinów za jakiś czas. Gdzie albo będziemy budować postacie, albo będę się męczył z obecną 12, czy coś. Jeszcze nie wiem, co będzie. No, ale wracając, to co mogę na pewno powiedzieć, to to, że no... Ja wiem, że półtora roku. To co mogę powiedzieć, to to, że na pewno wcześniej czy później będę musiał to ogarnąć. No, ale ten... O.
Okej, to możesz się pożalić, co tam się działo na tych rankedach. Ja mogę powiedzieć tak, my siostrą nie grywam rankedów. Ale tak pięknie po prostu trollujemy salty ludzi, że to jest takie... że to jest aż takie ciekawe. Bo ostatnio na pewno mamy strasznie salty teammate'ów na zwykłych draftach. Dzisiaj nawet dostałem propozycję taką typową, powiedzmy 3 litery, gdzie pierwsze to jest K, drugie to jest Y, a trzecie SY. No i nawet tam trollowałem po prostu gościa, który to pisał, na zasadzie dzięki koleś, ale bracie, wybacz. Ja niestety nie mogę skorzystać, mam jeszcze ważne sprawy do załatwienia w tym życiu i tak dalej. Ciekawe mnie, jak salty ludzie są na rankedach, skoro poza rankedami takie salty się trafiają. Ale tak, gratulacje, że wygrałeś 5 rankedów. Musisz grać o wiele lepiej niż ja, że udaje ci się cokolwiek wygrywać. I żeby nie było dla tych, którzy nie ogarniają. Ja do tego podchodzę z dystansu, bo ja wiem, że jestem ciapa, jełop nie ogarnąć. Ale no. Nie, u nas tam nie chodzi o kłótnie. Są salty, czyli po prostu poirytowani, wredni, piszą, jakim to jesteś nubkiem, jak to powinieneś skoczyć z balkonu i tym podobne rzeczy, bo nie masz perfekcyjnych statów. Aha. Okej. Okay. Co ciekawe, udało się coś zrobić. Okej. Okay. Zobaczymy, czy udało kogoś spotkać. Udaje się nam jakiś postęp robić. Okej. Okay. We have derived ties around. Nie wiem, czy to jest, co chodzi, ale okej. Okay. Trzeba poznać... Okej, czyli tak wygląda ten eon propagacji. Okej, okay, jest częściowo żuczkiem. Okej, okay, dobra. Fajny opis, ale no. Yeah, no. Tylko, że u nas potrafi być przykładowo, że to są najgorsze staty w grze, a i tak chcą poddać, bo nie masz statów 20-0. Coś. Mhm. Okej. Okay. Nie, przecież my nie jesteśmy aż tak, że never surrender, ale no, my tak po prostu... Powiem tak, im bardziej salty jest drużyna i naciska tak wrednie na to, żeby się czym poddać, tym bardziej ja tego nie poddam. Jeśli sam uważam, że jest sens to poddać i drużyna nie naciska, to jakoś tak do przesady, to jest szansa, że się zgodzę. Ale dopadę, ale jeśli drużyna jest taka typowa właśnie taka salty, surrender i w ogóle, to nie, nigdy. W takich sytuacjach nigdy. Okej. Okay. Hmm? Wow, nieźle. No, ja nawet nie grałem rankedów w tym... jak to się nazywa? No... sezonie, tak, to słowo. Chyba? Tak czy inaczej, odbierzmy tu jeszcze jakieś nagrody. A, no mi jakoś się po prostu do tego wszystkiego nie śpieszy. Jedno, co tak naprawdę by mogło mi zachęcić do grania rankedów, to że wiem, że mam osobę 5 w porządku osób do grania tych... tych klaszy. Mhm. Okej, czy są jakieś... rozdziały. Wszystkie rozdziały musimy zdobyć. Zamędziemy dużo wynagrodzeń. Okej, i... są różne warunki zdobycia poszczególnych rozdziałów. Reservation 1.
Coming Troll Points for Preservation 8 lub więcej. Nie wiem, o co chodzi z tym wszystkim, ale dobra, warto wiedzieć. I spore nagrody są za coś, z tego co widzę. I tu mamy jakiś rozdział Order. Aha. Czyli to jest Order, jakby porządek, czy coś. I dobra. Jeżeli dalej, mam do was wielką prośbę. Właśnie proszę wytłumaczyć, o co chodzi. Passing second plane with communing trail points for preservation reaches 8 or higher. O co chodzi? Co chodzi o, powiedzmy, uzbieranie wystarczającej dużo ilości Blessing Preservance? Znaczy Preservation? Czy chodzi o postacie, czy o co? Bo szczerze mi ten opis na przykład nic nie daje na razie. Z chęcią bym wiedział, co trzeba zrobić, żeby to podblokowywać. Nie masz pojęcia. A! Tutaj jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy to jakoś będzie się gromadziło, to wtedy będzie się ulepszać. A tu są jakieś zasady. Okej. Okay. Na przykład tutaj. I zobaczymy różne punkty, jak to... Okej, okay. Zobaczymy punkty, jak to się wykona. Chyba trochę nie rozumiem, ale dobra. W sensie, rozumiem, co tu się dzieje, ale jakby nie mam pojęcia, jak to będzie potem wybierało, które się zaczyna, a które nie. Okej. Okay. Okej. Okay. I są nagrody. Czyli najpierw tutaj musimy zdobyć 750 kosmic fragmentów. I potem coraz to dalej, dalej, dalej. Wow, dużo tego. To nie rób. Zawsze można go skondensować i bailando, że tak to określę. Ale okej. Okay. Jeszcze jakieś Trailblaze Secrets. Okej, to jest większy tryb niż myślałem. W takim wypadku może mi zajrzeć na tym więcej niż myślałem. I można wybierać różne poziomy trudności. Za każdy poziom trudności dostajemy osobne nagrody. Okej. Okay. Oczywiście zaczynamy od jedynki. No czemu nie? I teraz tak. Kogo bierzemy? Chyba nie trzeba mówić. A. To już, ja w takich momentach idę po prostu szybko na te kwiatki. Okej, nowość. Tak. Okej, tu odblokowuję kolejne i wymóg przykładowo... Planet Disarray. Dostajemy tego. Abundance. Jeśli będziemy mieli Interrupted Challenge. Nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale dobra. 1000 Cosmic Fragmentów. Jak będziemy mieli 6 ścieżek. Okej. Okay. To jak będziemy mieli wszystkie rozdziały. Okej. Okay. Dużo rzeczy, ale dobra. Idziemy tym razem z Huntem. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tak czy inaczej bierzemy tym razem to. Mało. Mało i dosyć niebezpieczne. Okej, okay, no zaczynamy. Mój cel to jest oczywiście ubić wszystkie swarmy. O proszę, stara nagroda. Jako, że musimy zbierać cosmic fragmenty, to biorę to oczywiście. Żeby mieć więcej cosmic fragmentów i... Tym razem będzie tu dużo walk. Okej. Okay. Oj, wiem, cholerny krab, wiem. Co ciekawe, chyba nikt go nie lubi. Jak tak sama mi nawet podsyłałaś, to ludzie strasznie na nim rage'ują i nie umią. W sumie trochę się nie dziwię, że tak to określę, bo on jest naprawdę irytujący, no ale... Ale no... Jeśli macie trochę farta,
Co da się przeżyć spotkanie z nim? Okej, poziom pierwszy będzie bardzo easy. Z tego co się orientuję. Ciekawe jak będzie na wyższych później. I na jak wysokich dam radę bez problemu to przejść, rzecz jasna. No. A, i żeby było jasne, dzisiejszy live nie musi być tylko i wyłącznie ze Sworn Dicestera. Na razie tak po prostu w to gram, potem możemy przerzucić na coś innego. A, mogę odpowiedzieć za siostrę delikatnie, bo nie znam wszystkiego, ale ma jakieś. Chyba? Czekaj, ty nie masz... Nie masz żadnej konstelacji dla Shinobu? Siostra, ja myślałem, że ty masz. Nie, chcę rerolla, będę grał jak jest. Aż tak się nie wypowiem, jak mówię się, aż tak nie znam na tych gemsinach, żeby móc rzetelnie mówić, co jest ważne dla kogo, a co nie. Jedyne, co mogę powiedzieć tak osobiście, to to, że wiem, że Hutao ciężko gra bez C1. Raiden ma bardzo broken chyba C2. Kazuha na C6 może być main DPS-em. Tak, ja się tam aż tak nie orientuję w Genshinach. Jeśli chodzi o konstelację. A co tu mamy? Niech będzie. I mamy Trotera. Idziemy po Trotera. A tak, tak, to też. Dobra. Rozbijamy. To w sobie tak. Masz trochę racji. Są konstelacje, które znam tak poważnie, ale no... Teoretycznie to ich nie znam. Ja wiem tylko, że siły Jonalitów, takich, które ja bardzo bym chciał, to jest 1, 4 i bodaj 6. Chyba. No, o, dobra, Resonant Hunter, fajnie. Nowy Big Lotto. A. Wow. Dobra, bierę Lotto. Lotto moim przeznaczeniem. Jeszcze się nie rozwaliło! Tak by naprawdę moim przeznaczeniem tym z miejsca Lotto. Okej, kolejny Trotter. No, od razu spróbujemy się go pokonać. Dobra. Dobra. Okej. Użyjemy tego ultimate i może będzie dobrze. Dobra. I wygrane chyba. Jedna ze wszystkimi totrami, więc fajnie. Czy tutaj jest coś dobrego? Co może być, chociaż nie nazwę tego dobrym. To ma jakiś sens. Oj, znowu coś nowego. Okej, od 1 do 3 blessingów obecnej ścieżki. Okej, a tutaj? Okej, kolejny nowy blessing, więc... Znaczy ten nowy Curio i nowy blessing, więc... Dzięki. A, i tu można chyba podglądać też wszystko. Dobra. Ale wierzę w ciebie, siostra.
wiem, że tam trotter, ale nie. Ja muszę iść na każdego swarma, którego zobaczę. Ja chcę zbierać blessingi propagation. Wild trotter appears! No i oczywiście zniszczyło się. Bo jakby inaczej. Musiało się spsuć. Nie byłoby sobą, gdyby się nie spsuło. Na szczęście zepsucie się tego lotu to nie jest aż takie zabójcze, jak zepsucie się tamtego oryginalnego lotu. W sumie nie było sensu wypuszczać kolejnego Ultimate'a, ale czemu nie? Jak już wpuściłem, to wpuściłem. Dziwnie wysokie te numery, jak na to kopium, które on nosi. Dobra, mamy nowe. Ciekawe. A to... czy to jest potrzebne? Nope, bym powiedział. Ale wezmę to, bo to jest rzadsze. No to niech będzie to. O. O! Ej, fajne. Oczywiście będą się kiedyś te wszystkie bonusy połączyć, ale to na spokojnie. Handel? Nie, dobra, idziemy już na bossa. No może. Może jest, może nie, ciężko mi stwierdzić. Z kim walczymy? Ice Weakness, Wind Weakness, bez różnicy, ale wezmę to, bo tutaj ma On Weakness na tego. Na Imaginary. Okej. Sila niech tam robi, co ma robić. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. To, co ma wielkie znaczenie, to to, żeby Nan Hang mógł zarzucać swojego ultimate'a. Okej. Jest chyba dobrze. Albo nie. Nie wiem, czy mi nie ukłos też się swędzi. Ale poza tym jest chyba dobrze. Z grom. I to też dobrze, że... Child tak sobie dobrze radzi z tymi. Aha, okej. Okej, jakieś coś się dzieje. Okej. Nie wiem, o co chodziło, ale dobra. I zaraz już to będzie mi edukowane. No i nie dziwić się. Nie dziwić się, że robisz forty tak szybko. Ja bym też trochę panikował. Wiesz, taki sutki. Patrz, jakie to teraz rozwinięte. Fajnie. Polepszymy blessingi. Kto wie, może coś fajnego się trafi. Szczerze, trafiło się jedno fajne, drugie niekończy. I nie ukrywając. Ach, i tak idę tutaj. Bo ja chcę walczyć ze swarmem, kiedy tylko jest okazja.
Ale wracając. Idź tam. No, idź tam. Jeśli chodzi o to, to... No, Freddy FNAF przecież nie jest aż takie straszne. Więc no. Wiesz co, straszniejsze od Freddy FNAF to jestem w stanie uwierzyć. Oczywiście, nic nie umarło. Chyba jakby inaczej. Och no. Dziwne, że dostałeś coś innego niż to, co twój wybór główny. I jest to AD Carry. Z mojego doświadczenia zawsze, jak nie dostajesz tego, co chcesz na wyborze głównym, to jest to AD Carry. Więc ciekawe. Ale dobra, dasz radę i tak, wierzę zamkowe w ciebie. Świetne. Świetne są te bonusy tutaj na propagation. Wieże zamkowe przez rzecz z kropką, siostra. A może, może. O, tutaj, bo tutaj znowu jest swarm. A ja lubię swarmy. I oczywiście atakujemy prosioka. Co nagram też o pogranie. Muszę w końcu kupić sobie tym na chwili. O ile jutro się nie trafi z tego, z dropa, z Prima. No i też muszę wziąć Briar i Pierlion innych postaci. Chociaż nie jest tego aż tak dużo. Nie wiem, może z 20 parę max zostało, może nawet mniej, żeby mieć już wszystkie z gry. Okej. Okay. Ewen, kurczę. Obecna Ewen nie jest fajna, chociaż... Okej. Okay. Jak to powiedzieć, pamiętam starą Evelyn. Ona była świetna. Nie, cóż, ta obecna jest dużo gorsza, ale... Stara Evelyn była wredniejsza. I to wprost mówię. Była zdecydowanie wredniejsza. A, ze swoim spamerskim Q, które nie miało ograniczeń. Przeprawiała o ból dupy wielu ludzi. To były dobre czasy. Liga była dużo prostsza. I nawet na toksików się aż tak często nie trafiało. Ale no, to mówię o czasach dosłownie pierwszych sezonów, które istniały. Jak to jeszcze człowiek nie miał prawie żadnej postaci, wszystko co miał to rotacja. Sami tęsknię za takimi czasami. Ale też wiem, że takie... Gadanie. Właśnie nie chodzi o one-shotowanie. Pomyśl sobie, że Q w starej Evelyn działało tak jak tej. Tylko z taką rzeczą, że miało się spamwalne co kilka sekund. I to jest pierwsza rzecz. A druga, nie było tego etapu, że rzucałeś mi pociskiem. Od razu kolce. I kolce wybierały od razu najbliższego bohatera. A jak było kilku, to wybierał chyba bodajże tego, który miał najmniej HP. Auto namierzalne. Chociażby co? Aż tak wszystkich szczegółów nie pamiętam, bo niestety mam problemy z pamiętaniem takich rzeczy, że tak to określę. Ale Tokio zapamiętam na zawsze. Są wiele z takich rzeczy, które pamiętam, które ze smutkiem się zmieniły. Wiele osób nie chciało. Ale w ogóle z takich rzeczy, które wspominam. Stara Tristana. To było dokładnie samo co ta Tristana. Tylko brzydszy model. I Jezu, jak przyjemnie tym grał pod AP. Oj, to było piękne. Albo stary Sion.
To była bestia, którą albo musicie gnębić całą grę, albo chyba drugi przedmiot i jest niepokonable. Też pod AP. Wspomnienie starych czasów, naprawdę. Żeby nie było, nigdy nie byłem jakimś świetnym graczem. Ja tego nie ukrywam, ale... Ale było dużo takich rzeczy, które wspominałem ciekawie, no albo nawet starsza wersja Atroxa. W ogóle Atrox. To chyba była postać, która... Jedna z licznych postaci, która jeszcze w cenie 6300 dostała reworka. Stary Atrox był... dziwny. Ale... Oryginalna wersja Atroxa to akurat więcej osób będzie kojarzyć niż oryginalnym jakąś Evelynkę i tym podobne. Albo stary Urgot. Stary Urgot to był postać, którą nikt nigdy nie grał. Poza jednym moim znajomym. Co ciekawe, był tak dobrym Urgotem, że jak grał, to... Chyba nas nie przegrał na starym Urgocie. Na tym nowszym czasem mi się zdarza, ale... Ale na starym jestem w stanie wam zagwarantować. Nigdy. Dosłownie nigdy. Nigdy nie przegrał. Okej, właśnie co zaliczyłem, więc nagroda. Nie. Teraz co muszę robić? Tutaj 10 ulepszonych blessingów, tutaj 6 kombatów. 6 kombatów na pewno zaliczymy, bo ja lubię kombaty. Tak samo był jeszcze też stary Gangplank. Jeśli chodzi o starego Gangplanka, to... Dużo się nie różnił. Bo tak naprawdę prawdziwa różnica to chyba było w jednym skillu. Ale tak... Ach, to coś ten krab jest masakryczny, naprawdę, jak to powtarzam. Ale tak... Star Gangplank miał jednego skilla innego tylko. A mimo to tak go dobrze wspominam, lepiej niż tego obecnego. Ale nie, przepraszam, nie jednego. Pasywkę miał jeszcze inną, tak. Bo pasywka była taka, że ataki wszystkie zatruwały bardzo fajnie. O, to nieźle. Nieźle, że nie mam tanków, w szczególności, że słyszałem, że ostatnio tankowe są dosyć irytujące. Kurczę, przez was mi wzięło na wspominki ze starych czasów. Jesteście źli niedobrzy tam na czacie. Niby tylko wasza dwójka... Tak mi... Tak przez wasze teksty, czy jakieś wspominki... O czymś... Tak mi dają po prostu do wspominania, do myślenia, że... Peace. O Jezu, Fizz. Jak mówisz, że Fizz może być problemem, teraz mi się przypominałem też znowu stare czasy. I to jest takie załomujące, bo opowieść ze starych czasów o wszystko, co istnieje. Ja mi tego gościa znajomego. Nie był może jakiś taki bliskim znajomym, ale... Ale graliśmy w ligę razem często. I to, co mogę powiedzieć, nie wiem czemu nie zawsze zachęcał do tego, żeby... Ej, Briar czasem nie potrafi dobrze zrobić. Nie przesadzaj z tym Fleewinem. Ale tak, nie wiem czemu zawsze zachęcał do grania Fizzem na bocia. Kiedy on jako master dziś szedł mi na sporta. Było to dziwne. Do tej pory nie wiem czemu on tego chciał. Ja bym takie, no, I guess, możemy, ale no... Ale... Czemu? Właściwie był dziwny. Ale co jak co grał w LoL lepiej ode mnie? Podejrzewam, że jeśli gra, to nadal jest lepszy ode mnie. Nie ma tak łatwo, siostra. Nie ma tak łatwo. Ja tutaj muszę Swarm Disaster robić. No ale tak no, poważnie, się będą kiedyś chętni na to, żeby patrzeć jak ktoś, kto jest z żelaza 10 gra na streamach w ligę, to proszę bardzo! A tak prywatnie to oczywiście, że możemy zagrać później, ale na razie jak widać, no. Udaję, że robię jakieś ciężkie walki. Okej. Ciekawe, niech będzie to.
No i lecimy dalej. Mhm. Oczywiście, że na walkę. Potem na wydarzenie z żukami. A po wydarzeniu z żukami idziemy na bossa z strefy drugiej. Na Hidakery, okej. Czy ty jesteś... No, więc bierzemy to. Nawet nie zmieniam tego, co tutaj się dzieje. Dla mnie to jest dobry bonus. Idziemy tutaj na Akarens swarmowy. Bierzemy to na wszelki wielki. I co my tu mamy za nieprzyjemny Akarens? Okej. Oczywiście, że to. Swarm alertness will be greatly increased. Ale ja to chcę. Niech będzie co. Ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam, kiedy są krycy. Ja jeśli cię nie doszedł, co kto wie, może jutro. Jak sam mówisz. Okej, okay, kawka czy kokola? Ja zaraz zgubiłem z kawką. Nie to, żeby to i tak miało być... To i tak, nie to, żeby będzie jakieś wyzwanie. S, aby znajomym... Chyba nawet wiem, o którego znajomego ci chodzi, siostra, więc... Ja, u niego to powinno być S. No oczywiście, że Momi. Tak jak myślałem. Ale mówię, jak mówiłeś, że super easy abyss, to już wiedziałem, że o niego chodzi. Dobra. A mi kiedy zrobisz abyssa 12? No dawaj, siostra, kiedy mi zrobisz, bo mi się nie chce. A, musi usunąć z siebie najpierw. O nie, nie mogę maksymalnego zrobić. Tragedia po prostu. No chciałbym, żebyś zrobiła, masz rację. Gdybym nie chciał, to bym nie prosił. Nie zauważyłem, że przez to znowu nie zrobię maksymalnego, ale no. Tak, 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 tak. I chyba wygramy. Najważniejsze, że zadok, który zawsze odpominam, Weld powinien być pierwszy, bo on zwiększa otrzymywane obrażenia przez z innych źródeł, więc no. Dobra, szybciej, wypuszczaj tego smokeła. I drży drży. Easy. Ale to prawdziwie drży drży easy, bo to jest easy. Często, że gram na jedynce. Ale wiecie, każdy poziom trzeba na spokojnie. O, i znowu są jakieś inne opowieści. Sparta drugiego, tego czegoś. Dopiero teraz jest informacja o tym, że to zaliczyłem? Dziwne.
Nie robimy więcej kombatów? Chyba mam trochę lagadygę, ale dobra. Nieistotne. I dobra. Trójka. No szybciej. Myślę, że pójdę na Swarma. Ja Swarmu nie odpuszczam. A tutaj ma co? Blessingi. Zobaczymy, jakie sprzedaje. Ma coś świetnego. To mogę szczerze wziąć. Niech będzie co. Inne to nie są aż takie warte. Wyhertacz ma coś takiego, co bym tutaj mogę zaoferować świetnego. Mogę to kupić. Okej. Nawet jeśli jeden blessing, to moim zdaniem było warto. I idziemy. Na Swarma. Ostatnia walka. Teoretycznie może być już przed naszym końcem. Ale nie. Ja tu zwalczę więcej razy, jeśli będę miał okazję. O, pierwszy już wybuch. Piękne to było. Dobra, a teraz pora ich wykończyć w klasyczny sposób. Swoją drogą, jeśli ktoś ma gdzieś arty tych żuczków, byłbym wdzięczny, gdyby mi je podesłał. Potrzebuję ich do pewnych celów, ale nie chcę zdradzać, o co chodzi. Biorę co, bo to jest złoto, więc najczęściej będzie to dostać teoretycznie. I dobra. Confirm, czyli nie ma znaczenia co i jak i gdzie. Idę tutaj najpierw. Dobra, dobra, spokojnie, niech będzie ten disarray. Jak za wejście w niego dostaje pozytywne teoretycznie rzeczy, więc no. I ulepszamy wszystko, co tutaj mam takiego dobrego. Zacznijmy od czegoś takiego. To jest najtańsze. Teraz tak, czy tutaj coś jest aż takiego dobrego, co warto by było? To można. I teraz tak. Nie. Okej. Okay. Zdecydowanie świetne. Dobra. Tak, to też się przyda. I ostatnie, co możemy ulepszyć, to tutaj. Jak będzie co? Czy to się zaliczyło, czy nie? Jeszcze jedno Enhanced Blessing będzie zaliczone. Okej. Okej. A to idziemy na ostatnią walkę z elitą. Tutaj przy okazji będzie Trotter. Znowu on. Nie lubię ich. Nie to, że są trudni, ale po prostu ich nie lubię. Okej, włączyłem już ten super irytujący tryb. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Nie, zobaczmy. Mój Deathchat wspaniały stał się jeszcze bardziej dead niż był przed chwilą. Ale tak, huta ubije dużo, to jest dobry wybór. Co do AI jako coach Rambo, to nie wypowiem się, ale tak, huta ubije dużo, to jest dobry wybór, bo huta to najlepszy wybór, jaki istnieje. Jak masz huta, to nie potrzebujesz niczego innego. No, może księciu, który jest taki żałujcie. Ale inne rzeczy nie są ważne, bo to huta ubije dużo. Nie, spokojnie, to rozumiem, tylko ja po prostu lubię marudzić, więc ponad co. O, jakieś nowe coś.
Zniszczenie Kiru, bo dostajemy większe damage, fajne. Szkoda, że tego nie wykorzystam jakoś bardziej, ale nadal fajne. No i idziemy znowu na bossa swarmowego. I szarża. Czy mogę użyć... A no, mogę. Tak pięknie się patrzy, jak ten żuk umiera. Takie to easy. Ciekawe, czy na dwójce, na trójce i czwórce i ostatecznie nawet piątce, że też będzie takie easy, czy tam już będzie trudniej. Ja myślę, że tam może być już trudniej. Ale się jeszcze zobaczę. Dobra. No tylko potem jak to przejdziemy, to chyba wpuścimy kilka warpów. Bo no, nie ukrywam, po prostu próbuję zdobyć late cone'a dla Lanhanga. Tam dla Lanhanga. Nie wiem jak mówić. Czy mówić tak jak oni mówią Lanhang, czy mówić tak jak ja, czy wykończyli Lanhang. Nie wiem, czy w ogóle ma znaczenie. Jak ja to wymawiam dla was. Wiem, że zazwyczaj to jestem z tych, co mówię po swojemu, typu zamiast seal, mówię sili i tak dalej, ale... Ale czasami chciałbym znać, o czym mówić, nie? Na przykład teraz. Więc no, jeśli ktoś jest tutaj chętny się podzielić tą opinią, to byłbym wdzięczny za takie marnowanie swojego czasu na pisanie tego na czacie. Znaczy mówiąc, żebyście po prostu mi to powiedzieli. Dobra. Luocha to wykończy. Czyżby? Tak, Włosa wykończył Luocha. Ale samą walkę zobaczymy, kto wykończy. Ale dobra, już widzę, kto ma teraz turę, więc to chyba wiadomo, kto to już wykończy prawdopodobnie. Jup. Dokładnie tak, jak myślałem. Okej. Okay. I znowu jakieś tragedy and insects, the dwindling of stars, trzecia część. Niech będzie co. I wczytywanie. Koniec. Nic więcej się nie wydarzyło. Tutaj tylko na mnie coś krzyczy. Okej, okay, a dobra, bo damage over time jest lepszy. Defense jest lepszy. I tutaj co oczywiście, no mamy jakieś tam pomniejsze cele. Tutaj... Ja bym powiedział, że nadal nie wiem, o co chodzi, ale jednak wiem, coś tutaj jest po prostu. Trochę nie rozumiem, czym to będzie, ale dobra. Tutaj nic się nie udało, niestety. Ale tu widzę, że coś na mnie krzyczy, więc coś mamy. Okej. Okay. Dobra. Dobra, więc zobaczymy, ile mamy. Mam 60 coś tutaj już chyba tego PT, więc może się uda tego late cone'a zdobyć nawet. A mam bardzo mało czasu na to. Jeśli się nie uda tego, to przynajmniej co by mi wypadło, z tego by się cieszył.
Przy czym tylko jedną próbę robię. Reszta potem będzie szła na Focus One. Będę musiał zobaczyć, jakie to było PT. Tak, siostra, podejrzewam, że to właśnie ten numer. Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że to może być ten numer. Tak czy inaczej wysyłamy kolejne. I dzięki temu swoją drogą mam też już skomplikowaną Tingen, więc fajnie. Tingen 6. Inaczej mówiąc, kolejny popychacz Pity. To my nawet nie wiem, który to już z kolei. Ale kilku już takich mam. Nawet sprawdzę w sumie. Oczywiście pomijam piątki, bo to jest oczywiste. Ale tak, jeden jest tutaj 0 niestety. Tutaj 5, jak widzicie. Natasza 6, Marzec 4 tylko? Wydawało mi się, że miałem 5, ale okej. No tutaj 6 kolejna, tutaj też 5, tutaj 2. Tutaj też 6, no. No tak widzicie, 3 szóstki już są. Więc powoli jest coraz lepiej. Dobra. Skoro to już załatwione, to jeszcze tutaj z indeksu zobaczmy, co mogę tutaj dostać za nagrody. Za co mam 5 of propagation? Ile tego mam teraz? No wiem, może nawet starczy jeszcze na kolejne warpy. Kto wie. Definitywnie starczy na kolejne warpy, więc... No nie będę narzekał. Od razu przyjmę. O! Aż tak? Okej. Okay. Okej, to... Lecisz, wariatko. Zobaczmy, ile tego mamy. Kurczę, 4, więcej bym miał. Na 2, a tak tylko 1. Ale i tak wysyłamy. I nie ma. Szkoda. Zaraz się zobaczy, ile to by było. Po tym, jak skończymy kolejny raz eksplorację tego uniwersa. I teraz pytanie brzmi tylko, czy bierzemy znowu tą samą drużynę, czy coś zmieniamy. To... jakieś sugestie? Wiem, że niektórzy są nieogarnięci czy coś, ale... wierzę, że i tak jestem w stanie. W sensie... on idzie na stówę. Co to, to nie ma, przebacz. Ale jakieś życzenia czy sugestie co do innych postaci? No. Jeśli macie jakieś życzenia, kogo chcecie zobaczyć, przy czym, w sumie, pomijamy Yukong, bo jest totalnie ogarnięty, pomijamy Sampu, bo też jest, no, zbyt słaby. No mówcie, jestem skłonny wziąć prawie każdego. Yukong. Ja mówię, z Yukong jest taki problem, że ona jest... No, Lightcow ona ma nieogarniętego. No i tutaj jest nieogarnięty, chociaż to jeszcze mogę, bo trochę mam tych pozycji, jak widać. Relikty mogę nam zrobić recommended gear, co dostanie, to będzie mieć. Ale szczerze, największy problem jest właśnie Lightcone i Tracy. Klarę? Okej. Okay. Tylko muszę zobaczyć w takim wypadku jeszcze, jak to jest z Klarą. Tak, nie ma teraz Lightcone'a. Ciężko będzie ogarnąć w pełni, ale dobra. Będzie trochę słaba, ale sprawdzić możemy zawsze. Jak sobie poradzi. Tak. Jego mogę wziąć znowu, albo mogę wziąć tym razem Bailu. Jeśli chodzi o Bailu, tutaj mogę wprost pokazać, że no, nie najlepsze to, ale nadal coś jest. Lightcone ma takiego, więc uważam, że jest dobrze. Relikty jeszcze nie poulepszane do końca, ale...
Myślałem, że byłabym w stanie to przetrzymać. Więc mogę też wziąć dla odmiany. Pytanie, kogo bierzemy na ostatnie miejsce? Jakieś pomysły? Ja jestem otwarty naprawdę na każdą postać. Dobra, powiedzmy, że jak będzie 19.20, to sam wybiorę, jeśli nikt nie da sugestii. Okej. Nie wiesz? To jak się przyznasz, że nie wiesz. Nie ma niby jeszcze 20, ale biorę Jingyuana i lecimy. Mamy Abundance oraz Preservation. Remembrance odpada na razie. Właśnie to by się przydało, ale to jest po tym, jak odblokujemy Nihility. Ale w jakimś sensie Challenge is Interrupted. Jakiś buffer. Dobra. Zdążyłaś zanim to zrobiłem, więc proszę, dostajesz się Tingen. Będę się może trochę poogarniać. Ale nie, jest w podobnym stanie co Klara, więc może iść. I teraz tak, Abundance. Preservation. Abundance, Preservation. Cornerstone? Okej. Okay. Czyli będą kolapsować się domeny niektóre. Ale dobra, bierzemy w takim razie Preservation. Czemu by nie? Oj. O, czyli te się nie rozpadną. Okej. Okay. Będę musiał tam wrócić. Co teraz było w moich celach? Tak swoją drogą? Nie mam pojęcia, więc bierzemy Kyurio. O, proszę. Dwa ciekawe. Wezmę to. Dobra. Dobra. Czemu zabrał Hydro? Może być niezłe. I okej. Okay. Poziom drugi jak na razie nie wydaje się też stanowić wyzwania wystarczającego. Ale jak będzie do końca, to się przekonamy trochę później. Klara 2372. Jak Neistan, to dobry wynik. Tinkin 1981, też dobry wynik, jak Neistan. I tak, z tych wszystkich tutaj robimy reroll, bo nic nie jest dobre. Tutaj to, bo teraz nie mamy Luoczy, który by nas wiecznie leczył. Więc to będzie dobry wybór, ogólnie mówiąc. I... No może być zawsze szansa na zamrożenie. Brawo. Brawo dla was, że wygraliście. Nieźle. Ty masz... Powiem tak. Twój ministryk jest niezły. Ale nie ma to nic za moich typowych lustryków na ankedach. Moje lustryki są dłuższe niż twój winstryk, więc ha, wygrałem. Nie, a teraz tak bez żartów. Nieźle. Nieźle, gościu. Świetnie sobie radzisz. Tak trzymaj. Okej, okay, co nam się tutaj trafiło? Okej, okay. Może być. Na nic z tych tutaj nie chcę iść, więc pójdziemy tak, tak, tak. Zresztą będzie mało kombatów. Nie, no nie opłaca się chyba dla jednego swarma aż tylu kombatów pomijać. Ta! Lustryki weź zakup, to moje lustryki potrafią być piękne. A przynajmniej minus 50 to nic, ostatnio miałem minus 80 coś. A to tylko dlatego, że przestałem grać... tym... Lostem.
Minus chyba 86, tak dokładnie mówiąc. Albo 94. Nie jestem pewny. Ja, powiem tak. Ja mam duże lustriki, bo już w Isaacu nie umiem grać. I proszę się nie śpiewać, ale nie umiem grać dosłownie postaciami innymi niż Lost ostatnio. Kurczę, w ogóle będę musiał kiedyś zrobić tego swojego jakiegoś pseudo-streama z Isaaca. No mówię pseudo-streama, bo wiadomo, że tam... Ja nie jestem z tych, co jakieś wielkie breaki robią, czy coś. Ja takich fartów nie mam. Ale jakieś przyjemne granko Lostem, to zawsze mogę zrobić transmisję. Dobra. Widzę, że nikt nic nie pisze. On właśnie mojego pięknego lustrika, więc okej. Okay. Tutaj tak zawsze będą tego typu. Weźmy to, bo to jest sensowne dosyć. I tutaj to ponownie. Też proszę mi tak, albo po prostu byłeś przy tak dużej ilości killi i byłeś po prostu wszędzie tam, gdzie byłeś potrzebny. Możesz patrzeć na to właśnie w taki sposób. Mhm. Dziękuję, jak miło. Ale dużo asyst, czyli byłeś przy większości killów. Nie, że ty masz dużo killi. Jest to... nie najbardziej typowe, ale... nadal to coś oznacza. Pomijając to, że możesz mieć skill issue w dobijaniu. Bo to jest akurat oczywiste. Ale kto u nas? Okej, nie jest tak źle. Nawet dobrze bym powiedział. Okej. Wiem, tutaj rzecz jasna. Chciałem nie do tamtego. No i tak nieźle. Dobra. Dobra. Ja mogę powiedzieć, że moje stacje z czasem o wiele gorsze. No tak szczerze, to ostatnio nie umiem grać. Naprawdę. To nieważne, support, nie support. Po prostu nie umiem. Jedyne, co mogę powiedzieć na pewno z takich pozytywniejszych rzeczy, to to, że... mało mnie to obchodzi, że mi może nie wychodzić to granie. Ja gram po to, żeby dobrze się bawić w tym z Ańczką i żeby się mieć z tego, jak ludzie potrafią być salty na normalach. Więc no. Kiedyś może moje skill issue zostanie przezwyciężone, ale na razie jeszcze do tego nie doszło. Ale nadal. Moim zdaniem świetny wynik, więc no. W sumie z takich gier ważniejszych, w których mi dobrze szło, czy coś, to tylko jedna gra Jinem ostatnio. Jak tam mówić jego imię, ten Chin, czy jakoś tak. Właśnie nim grałem i że świetne to było. Dobry stat miałem. Gdybym był... czy to straszniejsze, to można bym wyszedł na zero śmierci. Ale to był naprawdę świetny mecz. Autofilm po prostu właśnie wrzucił na ADC-ery. Siostra była moim supportem. Powiedziałem twoje imię? Serio? To tak już musiałbym się wyłączyć ostrzeżenie. Dobra, w takim wypadku będę się wycieszyć ten fragment na YouTubie. Ale serio, jeśli tak, to wybacz. Ja, to nie było w moim celu, ja dosłownie tak... musiałbym się wyłączyć na moje typowe zabezpieczenie YouTube'owe.
I też nie przeszkadza. Powiedzmy to, że moje też prawdopodobnie co niektórzy znają, bo... Nie, moje też to niektórzy znają, bo pamiętam stare czasy. Jeszcze były czasy, jak... Człowiek kto nie cepł. Jeszcze nie udawał, że mnie nie zna, kiedy czegoś do mnie nie chce. I on tam na paru epizodach starych czy coś w komentarzach nawet napisał z imienia. Więc no, co niektórzy mogą nadal chyba to gdzieś znaleźć i też będą znać moje. Ale to były stare czasy. Ale tak czy inaczej, jeśli to się stało, to wybacz, siostra, to nie było zamierzone. Naprawdę. Dobra. Idziemy na bossa. Oczywiście, że co? A tutaj... Niech będzie co. Ale w takim wypadku wiem po prostu, że będę musiał pobrać film i najpierw znaleźć ten fragment, żeby go wyciszyć. Zanim będę to wrzucał. Physical weakness, lightning quest. Physical weakness będzie lepszy dla bossa. Tego złego, niedobrego. Ostatniego. Przydam. Nawet nie rusza się. I spokojnie wiem, że akurat w przypadku tych... W przypadku elit bossów to takie, że się po prostu nie ruszają. Nie mam pojęcia. Ja wiem, że... Ojaja, nie może zamrozić. Znaczy, jak coś jest lodowe albo z elementem kraju, to tego nie zamrozisz. Tym bardziej bossów. W ogóle nie wiem, czy da się jakiegokolwiek bossa zamrozić teoretycznie. Chyba nie sprawdzałem. A może sprawdzałem, nie pamiętam. Ale jestem w stanie powiedzieć, że na 99% się nie da nikogo zamrozić. Jeśli cię będzie chciało się ostatnio kiedyś to sprawdzić. A dobra, no. Okej, czy moja pamięć nie jest aż taka dziurawa, jakby można było uważać. Chyba ta drużyna może sobie nie poradzić. Więc na wszelki wielki przy następnej okazji chyba będzie trzeba ten pobrać sobie tego. Watcha. To ja definitywnie pobieram Watcha. Jak ubiorę Watcha, to może będę przeżywał lepiej te wszystkie starcia. Opsiuły? Co? Wiem, że chodziło o upsi, ale opsiłeś tego nie pisze na pewno. Może już nawet przegram. No właśnie, może to, że jeśli się przegra, to będę miał to całe... Interrupted. Jeśli tak, to właśnie odblokowałem Nihility, co za tym idzie, odblokowałem też... Elation? Chyba? Tak czy inaczej. Witaj, Avim. Idealny moment.
Ale to akurat nie będę ukrywał, była wina tego, że sam po prostu próbowałem sobie byle drużynę złożyć z postaci, które są nieogarnięte. Dosłownie. Teraz jakby zrobił tą taką normalniejszą, to już prawdopodobnie nie ma szans, żebym zginął. Ale dobra, teraz tak poważnie. Welta odpuścimy, bierzemy jego. Jego i na ostatnią postać też było trochę różnorodności, to... March? Marzec jest u mnie nieogarnięca. No może. Jeśli by tak jej dać late call na pierwszy dzień. Wiem, że też jest słaby, ale no. Tak teoretycznie. Tak. Zobaczymy, co tutaj by sugerowali. Okej, nasze stare ekwipunki, które korzystały tam ktoś inny. Racy mogę jej też trochę podbić. Czemu nie? Zaryzykujmy, weźmy marsz. Ostatnie miejsce. Zobaczmy tylko, ile mamy shieldów. Dobra, mamy chyba trochę na preservation, to możemy to ogarnąć. I tak, zaczynamy oczywiście od podbicia jej cego. Okej. Na razie fioletowych nie robimy. I teraz tak, w kolejnych rzeczach. Oczywiście, że to też ulepszymy. Zobaczymy, czy... Tak, przy okazji właśnie, czy March będzie wystarczająco potężna, czy nie. Żeby tutaj jej używać. Może by nie było, ja uważam, że ona jest dobrą postacią. Może nie jest top tierem i wiele osób pewnie się porzuciło. Ale ja jestem skłonny jeszcze trochę się właśnie pomęczyć z March. To oczywiście, że wezmę za zielone jak najbardziej. Tutaj z niebieskie jeszcze nie wiem. Będę musiał się zastanowić. I dobra, dalej tutaj nie idziemy. To jest tak, najpierw to. I wezmę sobie jeszcze to. Teraz tak, tego mówię, że nie ruszam. Czy uda mi się stworzyć trochę niebieskich? Jeden. Jeden to będzie za mało, więc w takim wypadku... 5% na 1% obrony masz. Dobra. I obron to 2000. A, będzie dobrze. Uważam, że będzie dobrze. W sumie jak jeszcze przy tym jesteśmy, to czemu nie dostanie ten 70. Nie podskoczyło to dużo, ale tak, jak już ma, to niech ma. I wracamy do tego, co tam było wcześniej, więc tak, tak, tak. Tak. No i launchujemy. I tak, Elation i wszystkie podstawowe ścieżki już mamy. Zostało tylko to. Więc, żeby nie było nudnie, pójdziemy pod Elation. Seize Jeopard i T. Są pewna, słuchajcie, zostali ten spod preservation. Okej, Seize Jeopard, to może chodzi o serwal. Ale... T? To nie wiem, czy chodzi o Tingin, czy o kogoś innego. Tak się inaczej, idziemy tym razem pod Elation, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie działać. Mhm. Dobra, to lecimy. Może wiesz, chodzi o Tingyun, ale nie jestem pewien. Aaa! Okej. Okay. Pewnie tak. Dobra. Warto wiedzieć. Nawet nie ogarniam, co się stanęło, ale dobra. Dobra. Chyba polosował wszystko i poprzemieszczał. Dobra. Tak czy inaczej gram po Elation, żeby się bawić trochę. I... z czym to możemy zacząć? Kurczę, znowu nie pamiętam, co ja powinienem robić. Curio. Jest nowe, bierę. I... ze smutkiem stwierdzam, że nie... W sensie... powinienem chyba z marzec tutaj strzelić. Nie, nie z marzec. Powinienem tutaj z tego... z Jimmy Wana.
Okej, Trailblazer, jeśli jest dobry, to fajnie, będę mógł wykorzystać. Gdzie co? Oczywiście wszystko spokojnie. Mogę najpierw wejść w tryb wody klonowej, a potem dopiero. Ale nie myślę dzisiaj. Te wielkie damage od Marzuc. No, ogólnie nie będzie, bija prawie nic. Ale spokojnie. Czasem się ogarnie. On to będzie głównie po to, żeby nakładać tarczki dodatkowo. Z tych opcji nie będzie, co? I zobaczmy, co teraz trzeba. Nie bądź taki zawiedziony, ani taki depresyjny. Może jeszcze ci się uda. My jednokrotnie z siostrą przegrane mecze wygraliśmy. I przegraliśmy wygrane. Więc jeszcze tak nie spisuj go na straty. Pasek na pudełko. A faktycznie, dobra. Zaraz dam radę. No, podejrzewam, że to jest dobra strategia. Ale ja akurat się tutaj bawię. Ten. Random happiness, część to... Blank? Niestety idziemy na blank. The End of Eternity. Czyżby jakiś achievement był za wejście na blank? Jeśli tak, to wow. Ta gra naprawdę ma piękne achievementy. Okej. Okay. Tak czy inaczej idziemy tutaj. Bo chcesz popawić znowu w łap trotery, czy jakieś inne dziadostwa. Nie. Łap trotery. I możemy kogoś pobrać. Nie wiem, czy będę używał, ale... Tak, na wszelki wielki se wezmę. Niech będzie to... Astra Mlekowica. Włączam tryb wody kranowej, jak ja to nazywam dzisiaj. I wygrywamy już mistrzowsko wszystko. Aj, tryb wody kranowej jest taki easy, taki piękny. Dziękuję. I teraz co tutaj dostajemy z tych opcji? Okej, może być. Tutaj zwykłe kosmiczne fragmenty. Wiem, siostra, wiem, że masz flashbacki, ale musiałem. Oczywiście, że lotto. Ja miałbym nie brać lotto. Bądźmy ludziami. Bądź humanoidorną formą glutów w przypadku siostry. Przecież to... Okej, czyli Elation tutaj lubi trollować wszechświat. Okej. Zapamiętam to sobie. I co tym razem będzie? Okej. Czyli tym razem będzie rozbijanie rzeczy. Nie pobieram sobie dodatkowej postaci. I tutaj by się przydał chyba ktoś inny jednak. A bo dobra, jestem idiotą, powinien włączyć znowu ten tryb. W tym trybie byłoby dużo szybciej. Ale ja nie myślę. Przez to, że nie pomyślałem, to nie udało się zaliczyć na maksa. Jak smutno. Jestem takim jełpem Stefanem, że nie pomyślałem. I zanim coś, nie, moim imieniem jest Stefan. Chyba idziemy tutaj. Ty bra! Caution does not mean cowardice. To... Let's wait and see. I command. Ona chyba atakowała, więc z tego nie robimy lepiej. Ksik, haj!
Dobrze. Siostra, ja muszę. Ja po prostu muszę, nie bym sobie, gdybym tego nie zrobił. Okej. Okay. A teraz uwaga, uwaga. Ten moment dedykuję siostrze. Dobra. No to teraz wygrywam bez problemu. No jeśli ktoś jeszcze nie wierzy w potęgę leczniczą Luoczyn, to zobaczcie, jak pięknie sobie radzi z tym wszystkim. Dobra, czy zdążymy zanim się obudzi, czy nie? I odpowiedź brzmi, nie wiem, to zależy od Niuana i innych, ale dobra, to zdążymy na spokojnie. Więc z wymyciem jest mfo. Już to jest ulepszone, ciekawe, dobra, bierzemy crit damage w takim wypadku. I currently in progress mam 3. Okej, to już skończyłem. To już skończyłem, miło. I teraz co tu mamy robić? Okej, czyli tu muszę dwa razy Planar Disarray. I to nie wiem, czy chodzi, że dwa razy mam... Znaczy dwa kroki po tym, jak mi się skończą te punkty. Czy że na dwóch osobnych podejściach. Tak. Zadowolony to bardzo. A nie jestem do końca pewien, jak to zrobić, ale tak, tutaj. Przejdź do mojej innej z jakimkolwiek beaconem, okej. Okay. A tutaj... Trzy transakcje. Dobra. Challenge accepted. Teraz tak, tutaj chyba nic nie możemy. Więc idziemy po prostu na coś takiego. I co dalej, to się zobaczy. I dobra, tutaj... Nie, tym razem dobrze zrobiłem, bo już myślałem, że znowu aktywowałem to za wcześnie. Dobra. Jakieś zwykłe opisy, nie chcę mi się ich czytać, jak zwykle. A, dobra, to jest to, co już było. Musicals czy action movies? Niech będzie, że weźmie Hunta. Dobra, to będzie przydatne. Mhm. Dobra. Kostka typu zwykły D100 to jest, drugą taka ciekawostka. Czyli kostka, która jest piłką. I z tych opcji... Jestem drugi lat, to rzecz jasna. A Lightning Weakness, Physical Weakness, oczywiście, że na Lightning Weakness. W końcu mamy Genuana. Caution does not mean cowardice. I command. No dobra. Swoją drogą właśnie jeszcze przypomnę sobie jednej ważnej rzeczy, którą muszę szybko podejrzeć. Nic takiego total poważnego, ale nadal. Warto, żebym to zobaczył. Dobra. Okej. Okay. Więc podczas walczenia tutaj na spokojnie w drugiej ręce sobie to zobaczę. Okej. Okay. Eksplodujące boty. Mam nadzieję, że jej ubiję. Niestety jeszcze nie. Ciekawy inny tekst. Jak jest przy przyrządzie Watch This Awesome Move, a tam jest Check Out This Awesome Move. Interesting. Dobra. Już zobaczyłem, co miałem zobaczyć, więc tak.
Jak pierwszy chamber zaobić. Mhm. No ja też nie mam gdzie obić. I też. A, ale powiem tak, że. Nie wiem. Zaobić. Tak, na pewno. Ja tak naprawdę. Ja na pewno nie pomogę, bo ja się aż tak na Genshinach nie znam. Ale się że to też dobry wynik. Okej, okay, ten znowu się wkurza. Nadal żyje. Niestety. Ale tak to jest, jak się bierze jakieś memo drużyny, które są z postaciami nie do końca ogarniętymi. Znaczy nie jest aż tak strasznie źle, ale nadal. Mogło być dużo lepiej. Okej, okay, pokonany. No szkoda. Szkoda, naprawdę. Dobra, wezmę to. O, jakieś jest znowu tutaj sytuacja. Ciekawe. Okej. A, no tak, to już tam wcześniej osiągłem. Ale dopiero teraz jest komunikat o tym. Bo... no, jakby inaczej. Ale tak, teleportujemy się dalej. I zaczynamy drugą część z trzech. I żeby nie było, jak ogłaszamy, będzie to ostatnia. Prawdopodobnie próba na dziś. Nie, że nie chcę więcej. Ja po prostu mówię szczerze, że... ale to już trwa. Ale prawdopodobnie jutro znowu. Oba bilety mi nic nie dały. Tylko od razu wymordowały moje postacie. Świetnie. Przysłowiowo wymordowały. A, zwiniasz, nie mam fragmentów. A trudno. Okej. Okay. W ten sposób. Nie to. A, dobra, czyli już nie podejrzę tego. A w sumie trzeba by nie zrzucę na tę. Znowu w blank się zmienia. Dobra, nie będzie co. Mam nadzieję, żeby mi aż tak padać, ale... no. Wolę być gotowy. I teraz tak idziemy tu. Albo nawet tak. W ogóle mógłbym co prawda zaatakować Swarm dwa razy, ale... tamte też są ciekawe rzeczy. Więc dobra, możemy w ten sposób... reward, czyli tutaj teoretycznie będziemy mieć jakąś fajną nagrodę znowu. Okej, okay, przy okazji ostatnio widzieliśmy to. Teraz to. Wybierzemy. Dobra. Okej. My turn. A lot. Repay.
Nothing major. Try that again. Reaper. Nothing major. Dobra. Eternal sleep. The dead return. Dobra. No coś, nieprzyjemna sytuacja, muszę przyznać, jak dużo cudów na ciebie leci. Ale nie, żeby coś, niestety. Takie mecze czasami się zdarzają. My ostatnio my byliśmy w takiej sytuacji, że to my dawaliśmy 5 pierdolonów stunów ludziom i... No niektórzy powiedzmy, że byli dosyć salty z tych powodów. A dobieranie w LoLu, no cóż. Jakby to powiedzieć? Dobranie w LoLu jest bardzo wadliwe. I kiedyś istniało coś takiego wspaniałego, co się nazywało... Report za słaby gracz. I powiem wam szczerze, jak uważam, że ten report powinien wrócić, może być lepiej przeglądany, sprawdzany, ale powinien wrócić, tak on jest podstawą do bardzo wielu obecnych sytuacji, które są teraz. Bo niektórzy nadużywali tego reporta bardzo. To robienie czegoś takiego jak... Ej, pójdźcie mi za słaby gracz, bo chcę trafić na najłatwiejszych przeciwników. No i teraz są takie silvery, które trafiają na brązów, czy nawet żelaza. No, dostawali dużo reportów za słaby gracz i... Rito wtedy nie sprawdzało tych reportów aż tak dokładnie, jak powinno, no i... Skończyło się, jak się skończyło. A przynajmniej taką wersję kiedyś słyszałem. Więc nie bierzcie mnie za eksperta, nie bierzcie mnie na poważnie, że to tak było, że tak jest. Bo ja tak zasłyszałem, jak powtarzam. No, pewnie jest na to jakaś szansa. Ale jak powtarzam, nie potwierdzam i zaprzeczam, że tak naprawdę jest. To są jedyne rzeczy, które słyszałem kiedyś. Ja potrzebuję punktów dla Donfanga. Ja muszę przyznać, na pewno zanim będę dalej działał z tym, to pomiędzy spotkaniami będę musiał trochę late cone'y poogarniać. Czyli dzisiaj, jutro po prostu poulepszyć ewentualnie. Trochę porobić trade'ów postacią. Nie będzie mi dużo kosztować, bo ja mam mnóstwo paliwa, które oszczędzam na czarną godzinę. No a teraz mogę się tym zająć. Będzie dobrze. Ale zdecydowanie muszę trochę po prostu poogarniać tę sytuację, bo widać, że moje postacie tutaj poza moim kilkoma, jak ja to mówię, imaginary boys, są nieogarnięte. To jest smutne. Na pewno z takich ważniejszych muszę ogarnąć sobie właśnie, może Marzec, na pewno Jingyuana. Teoretycznie mogą też właśnie wszelkie te inne postacie supportujące. Jak nawet Astę. No i potem jakąś tam drużynę się sknoci lepszą. Bo niestety, jak to wszyscy mówią... Ja się z tym zgadzam, żeby nie było, nigdy tego nie negowałem. Ale żeby drużyna dobrze działała, musi mieć różne role, no i musi być kolorowa. Tutaj Mono Imaginary nie zadziała. Wcześniej sobie dodajmy na to Mono Geo w Genshinach. Żeby nie było, dla ciebie to jest informacja siostry, dla wszystkich innych. Nie zaprzeczałem nigdy temu. Ja mogłem memować z tego, że chcę zrobić po prostu sobie Mono Imaginary. Ja naprawdę często memuję z tego, że muszę zrobić Mono Imaginary. L3? Jak myślisz L3? Ja wiem, że drużyna musi być kolorowa, że musi mieć z różnych rzeczy. Ja to wiem. To zmienia faktu, że i tak będę próbował zrobić... Mono Imaginary, bo lubię. Takie memo drużyny i w ogóle.
Naprawdę. Ja nie wiem twierdzić, że to będzie dobrze. Okej. Przy nadal. Mono Imaginer może być dobrym wyborem. Jeśli się ma farta trochę i bosko ogarnięte postacie. A w innej sytuacji, no, można próbować robić pseudo Mono Imaginer przez samo Imaginer plus Silver Wolf, ale jak wiadomo, wtedy Silver Wolf będzie dodawać Quantum, a nie Imaginary, bo ona jest z Quantum. Więc Silver Wolf to najłatwiej się nadaje do Mono Quantum. A dobra, biorę to, bo to jest nowe, a jak mówię, lubię zbierać nowe. Okej. Przelosowujemy i tak tam nie pójdę raczej, więc... A teraz co może nawet tam pójdę. Jak mi oferują occurrence od swarmów, to ja zawsze pójdę, ja lubię swarmy. Oczywiście, co wiadomo. Okej. Spend 50 Cosmic Fragment. Slightly, albo... Oczywiście, że to. Ja robię największe głupoty, jakie może być w ten sposób, że przebudzam swarmy, kiedy tylko się da. Ale ja się nie podam, ja muszę dostać wszystkie możliwe po prostu propagation od razu. Swoją drogą, uwielbiam tego tutaj. Tego mojego Dunhanga, Imbubator Runej. Uwielbiam go, po prostu świetna postać. Podoba mi się jej designowe i... Jeśli chodzi o jego kits i o inne rzeczy. I podobnie jak z Weltem i wieloma innymi, mam u niego dodatkową historię, że przypomina mi moją postać tam z RPG-ów. Ale nie będę wam tutaj dzielił się takimi historiami, bo... Nie uważam je za zbyt interesująco. Aż tak. Żeby na streamach strzelać tyle o tym mówić. Ale jeszcze, kiedy będziecie chcieć, to mogę opowiadać o tym więcej. Przykładowo, no nie wiem. No na przykład, to jest dosłownie przykładowa sytuacja. Jeśli bym kiedyś na przykład... streamował działającego mi Baldur's Gate 3 czy coś. Ale na jakichś po prostu sytuacjach innych. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że z bliski jednej z moich ulubionych postaci. Naprawdę. Tam ulubionych, to w sumie postać, którą gram najdłużej, która moim zdaniem była jedną z moich lepszych postaci. A... O, tu jest Trotter. To nie, Tortera nie mogę wymienić. Okres Swarm, dzięki. Idziemy na Tortera, bo gdzieś miał zadanie, żeby wchodzić tam, gdzie są beacony. Nie Gale. Chodzi o to, że... Dunhang Imbubator Runej przypomina mi jedną z moich postaci ulubionych, które ja stworzyłem, którymi ja najdłużej grałem w RPGach, nie że w Baldurach. Nie wiesz, o kogo chodzi, siostra. Kogo historia, backstory i tak dalej i pewne aspekty miały się tak potoczyć, a się nie potoczyły, po prostu przedwcześnie grupa się rozwiązała, że tak to określę. Wiesz, o jaką postać chodzi. To jest postać, którą ja sam grałem w stołowym D&D. Nie postać z Baldurów, bezpośrednio. A na streamie z Baldur's Gate mogę o tym opowiadać głównie dlatego, że po prostu Baldur's Gate to nadal D&D, nadal RPG i tak dalej. I wydaje mi się to bardziej stosowne, żeby przy D&D opowiadać o D&D niż przy... No, przy takich tutaj rzeczach. Nie to, że to jest złe, bo na streamach można gadać o czym się chce i jak się chce. Czego dość, że to ja jestem streamer i jak się wam nie podoba, to wasz problem, że tak to określę. Ja tak naprawdę oczywiście to nie jest moje podejście, ani nie będę aż tak stosował tego, ale no, wiadomo o co chodzi. Po prostu sytuacja jest taka, że no. Ci, którzy przychodzą ewentualnie na Starrail, uważam, że mogą nie chcieć tego słuchać. Dobra, crit rate 11%, rzecz jasna wezmę. Czemu nie? I idziemy dalej. Znowu nie sprawdziłem, co ja tam tak naprawdę muszę robić. Tylko, że na pewno muszę iść do marketu. Do transakcji. Tak zwanych.
A, okej. Okay. Ja, żeby to był jakiś problem, ale okej. Okay. Transakcja to jest to. Dobra, warto wiedzieć. No nic, pewnie mi nie będzie stać, ale tak zobaczymy, czy jest jakieś tanie curio. O, jest nawet fajne, więc to weźmiemy. I lecimy dalej. To tym razem... Zwykły occurrence, żeby dodać happiness losowy, czyli losowy jakiś modyfikator. Nie mamy ich, więc możemy iść spokojnie i teraz tak mógłbym iść na elitę i potem na to, ale... Nie chcę iść na elitę, mówiąc szczerze. Wolę po prostu... pokonać tego tutaj, dziada, i się niczym nie przejmować. No i oczywiście pojawił się kolejny żuczek, tak jak zwykle. Ale nie ma co się przejmować, i tak to jest easy do wygrania. Tylko co niektóre elity mogą mi chyba tutaj przeszkodzić bardziej. No i może co niektóre bossy, ale to naprawdę co niektóre. I dobrze, bossów tych mogę uniknąć przecież, więc no. Dobra. GG. Wygrane. O... Przecież co? No łatwiej będzie po prostu trafić, więc biorę złote. Znowu nie sprawdziłem. Ile Beacon? Co mu chciał? Nie chciał muszyć na to wszystko. O, witam z powrotem, Avim. Dobra. Znam takich ludzi. Znam takich ludzi i takie rozmowy. Ale no. Znaką siostro, tobie chyba się takie rozmowy z pewną osobą takie tak często dosyć zdarzały, jeśli się nie mylę? Dobrze kojarzę? Tak, dobrze kojarzyłem. Dobrze kojarzyłem. No, ja tak... miałem kiedyś z jednym gościem, ale... Ten gościu teraz po prostu udaje, że nie istnieje. Bo nie ma do mnie żadnych spraw, więc no. Nie. A, co to jest? O, 30% zniżki w transakcjach. Szkoda, że tego nie dostałem wcześniej, ale nadal. Nowe, więc jest. Nie, te piękne to były czasy. Okej. Okay. To teraz zobaczmy to już tak totalnie na poważnie, co tam mamy. Tutaj jeszcze 3 bekony, tutaj jeszcze raz musimy striggerować to coś. A tutaj jeszcze chyba 2 razy w transakcję wejść. Co my tu mamy? Okej. Ciekawe. Powiem w ten sposób. Aż tak nie lubisz tego gościa, malarza? Serio. Okej. Mhm. Brawo, Avim. Jestem z ciebie dumny, że takie zdisowałeś. Moja krew. A to wiem. W ogóle twoje te...
podkłady muzyczne są najlepsze, jak tak po prostu potem nam to udostępniasz. Piękne. A, dobra, Kawka czy Małpa? Kawka chyba będzie przyjemniejsza, w szczególności, że mamy Luocha. Gdybyśmy nie mieli Luoki, to byłoby trochę gorzej, ale no. Z nim to sobie poradzimy z Kawką bez problemu. I tak, nawet nie ma co czekać, wypuszczamy od razu to. Dobra. Z chęcią otrzymam dostęp do tej playlisty, tylko prosiłbym, żeby nie była publikowana tak totalnie. Ale okej, ciekawa sprawa, nawet nie wiedziałem o tym. Tak czy inaczej, świetnie. Okej. Ale widziałem, ona ci nie poleciła, tylko ona ci o to prosi. A to jest różnica. Więc jeśli chcesz to zrobić, to zrób, a jeśli nie, to nie. Ale tak teraz totalnie poważnie. Ja jestem zdania, że to może być ciekawe doświadczenie dla nas. Jak zobaczymy taką piękną playlistę. Ciekawe. Nie wiem, jak to jest, że jak dyskutujecie o jakichś takich rzeczach z siostrą, to najczęściej się potem... To ja tak po prostu najczęściej widuję. Że potem nagle dostaję informację, że ty coś jesz. Nie, to jest takie... Ciekawe. Widzę, że nie jestem jedyny, który to zauważył, ale okej. Dobra. O nie! Granaty. Aż za karę będę musiał smoka wysłać na Kawkę. Dobra. O, to dosyć dobre połączenie. Jak ogólnie przypadnie zapomniałem, to może przydać na zapiekance trafić bardzo dobry. A tej gwieździe jest śniadanie, wow. Ciekawość cyklu życia masz, jeśli teraz jesz śniadanie. Nie! Nie zauważam, że inni mają ten głupi efekt. Mogłem właśnie teraz przegrać nam tą bitwę. Dobra. Pracujemy Luocha tarczą od March. A no, ona tak, ale u niej to normalne. Że ona żyje w nocy. Niczym chomik. A Avi nie wydawał mi się nigdy być stworzeniem nocnym. Aż tak bardzo jak Helga. To jak zwykle nie ma. Ja bym naprawdę wydał się odebrać te uprawnienia moderatorskie, by nie zasłużyła sobie na nie omijać tak dużo ważnych spotkań. A chcesz, to możesz przyjść ze Stefanem. Z chęcią przywitam Hamptera. Wiesz, że go uwielbiam. Bo naprawdę ciekawy komik wyszedł z niego. Dużo ciekawszy od Kazimiery. Nie to, żeby ona była nieciekawa, ale Stefan wszedł ciekawszy. Nic z tego nie jest dobre. No bardziej ty, w końcu za twój Hamptera. Jak będzie co? O nie.
O nie, po prostu. Dobra, zobaczmy szybko jak z tym dalej. O, tutaj mam 3, tutaj jeden. Ja akurat jeśli chodzi o Albion, to nieczęsto maile wysyłuję. Czy będę musiał w końcu to bardziej ogarnąć. O proszę, chyba udało się jakąś audiencję kolejną wywołać. Okej. Okay. Ja w ogóle zastanawiam, czy jak tutaj klikamy to, czy to nie chodzi, że ta opcja, dajmy to, daje większe bonusy do konkretnych tych ścieżek na czas przebiegu? Voracity, Ouroboros, okej. Okay. Okej. Mhm. Okej. 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 Mhm. Okej. Piękny, bo akurat beboczka w tym przypadku bardziej wygląda na postać kobiecą niż męską, ale no. Ale to było... spotkanie, które jeszcze nie jest na końcu? Teraz mi się że przecież to jeszcze nie był koniec. Wow. Ja naprawdę mam jakieś lagi umysłowe dzisiaj. Lepiej, żebym już naprawdę chyba odpuścił sobie dalej granie. Dobra, to mogę zakupić. I mamy jakieś dodatkowe działania. Co tym idzie? A więc tu nic nie kupimy, więc mogę iść dalej sobie. Teraz tak, idziemy. Idę na minigierkę. Minigierkę, tak. Rozbijanie beczek. Ja bardzo muszę pamiętać, żeby wejść w tryb wody kranowej, jak ja to nazywam. Bo jeśli nie wejdę w ten tryb, to na pewno nie zdążę. W tym trybie, no patrzcie, jak to pięknie idzie. Nadal mogę nie zdążyć. Nie przeczę. No, ale jest większa szansa, że zdążę. O ile tylko znajdę wszystkie. Nie znalazłem wszystkich. Nie umiem jeszcze w beczki. Nie umiem po prostu. Dawaj! Ciągnij! Rób single ciągnięcie. A muszę 6 lub 10? Nie, nie osiągnę więcej. Dobra. Dobra. Dla mnie to świetnie. Wyszło tak jak chciałem. Dzięki temu mogę pójść tutaj i jeszcze potem pójść na walkę ze Swarmem. Po prostu, czy Swarmem. Jak to tak zwał? Nie? Ha 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 ha.
Biorę to oczywiście. A Curio, jak to Curio, może mieć fajne rzeczy, ale... Osobiście preferuję po prostu dostawać... te, no. Jak to się nazywa, no... No Blessingi chyba. Chyba to był Blessing. Nawet nie pamiętam, mówię, mój mózg się wyłączył już dzisiaj. Więc mogę pleścić większe kłopoty niż zazwyczaj. Tak się raczej, no. O, jest coś nowego, więc fajnie. Bierzemy. Okej, teraz tutaj. I dobrze, dzięki temu się uda aktywować szóstkę, czyli teoretycznie drugi stopień tych utrudnień, czy jak to się tam nazywa. Ale można też zaliczyć to już jako skończenie tego jednego wyzwania. Osobiście nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, ale... No. Mogę mieć nadzieję, że zadziała. Dobra, jeden wybuch, drugi wybuch. Trzeci wybuch. Czwarty nie wybuch, ale i tak wybuchnie zaraz od smoka wodnego. Albo wody smokowej. Nie wiem, czy to bardziej smok wodny, czy woda smokowa, ale no. Okej. A to idziemy tutaj. Tak. Czy coś mam tutaj wielkiego do osiągnięcia? Nie mam pojęcia. A. I przybyła siostra. Wraz z Hampterem. Hampterem, który ma na imię Stefan. Nie pytajcie. Naprawdę, nie pytajcie dlaczego. Ale my po prostu nie potrafimy normalniejszych imion nadawać zwierzęcom. Bella jest normalna. Jechaj, siostra. Dobra. No to lecimy już na ostateczne starcie. Jak wyżej co? Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. No i walczymy, jak mówię, po raz ostatni na dziś już. Z tym. Tutaj dziadem. I okej, i z trybu wody kranowej, jak ja to nazywałem przez całą transmisję. Okej, włączam od razu to. I dobra. Działa. Okej. Okej. Dobra. Czaty są spokojne, więc myślę, że przyjmę odnośnie odpowiadanie na jakieś pytania. Marudzeniem, dyskusjami. Damy tam dobrze, jako że, jak mówię, mózg mi się już wyłączył. Więc tak, na spokojnie po prostu zakończmy pojedynek i... No. Zrobimy co... Nie wiem, trzeba być jeden, dwa... warpy. Może jakimś cudem uda się trzy. A potem się zobaczy, co dalej będzie z moim życiem podotransmisjowym. Ale okej, dostałem jakiś znowu ciekawy achievement. Pan drugą, bardzo dużo mi ostatnio wpada, nawet nie wiem za co. Dobra. Dobra. Czy dam radę? Nie, dam radę aktywować tarczę, a potem jeszcze co innego zrobić, więc okej. Okej. Mam 5, okej, to spokojnie, damy radę. Można włączyć od razu ścieżkę Elation znowu. Niech sobie eksploduje milionem różnych kolorków. Ta siostra, tym razem wybrałem Elation jako ścieżkę. Bo jakby za każdym razem inną z tych ścieżek tutaj wybieram po prostu. Jako ten swój bonus. I przez przypadek kliknąłem Q zamiast E. Milion razy przed Q. Nie, za dobrze. Myślałem, że wygram, tylko i tak nie za dobrze, że tak zły efekt wybrałem. A, i tutaj nie wiem, co się dzieje, ale zarzucę do bezpieczeństwa oczyszczenie. Tak, siostra Lucha usuwa swoim tym efektem, ale to ma na jednym z tych takich jakby talentów do odblokowania. Ale tak, ale on usuwa jednym. Tak samo March może to też usuwać swoją tarczą, jeśli się jej odblokuje sposobem rzecz. O proszę, jakiś super atak swarmu.
O cholera! Ao. Nawet nie wiedziałem, że Swarm tu coś takiego potrafi zrobić! Ja cię ostrzegałam! Tak, 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 ja to wiem, tylko nie spodziewałem się, że tak to... że aż tak groźny jest. Dobra. Jak mówię, trochę zignorowałem powagę, zrobiłem mi sklika i tak to się skończyło. Ale swym drogą mam tutaj Remembrance jedynkę. Nawet nie wiem, jakie były wymogi tego, ale to byliśmy Remembrance jedynkę, okej. Okay. Remembrance dwójka... Okej, okay, dobra. Ciekawe rzeczy będą się działy. Tak czy inaczej, mamy dużo efektów. A ja zlamiłem. Tak więc... zrobimy tych ciągnięć zdecydowanie mniej niż się spodziewałem, o ile jakiekolwiek będę w stanie. Ale ta... Po kartę kredytową? Nie, siostra. Nie. Ale tak, to wiadomo. Okej. Okay. Ujwany pef od Denny Hilti. Okej, okay, nie wiem czemu, ale dobra. Nie, się jeszcze lustro nie do końca, ale dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej! Okay. 300 tysięcy już mamy rekord na Danfengu. Tom Danhangu. Powoli mi się to coraz lepiej... Danfang. Tak, tak, Danfang też mogę, ale dobra. Coraz lepiej to wygląda, fajnie. Ale dobra. Nie mam pojęcia. Ale tak czy inaczej, niestety przegrałem, więc tylko dwa. Ale dwa tutaj ciągnięcia. I na tym będziemy kończyć. Co jest? Five star. Dobra, nie kłamiesz. Serio jest 5 star. Widzisz, jest inna muzyczka, mówiłam. Uwaga. Proszę. Proszę, gro. Poprawne. Proszę, gro. Mamy to. Mamy to. Dobrze. Dobrze. Idealne pożegnanie. Mamy lejtką, na którego chciałem. Jeszcze zostało jedno na... Fox One. Ja mam 15,5. Nie, że siostra. Ja będę miał dużo mniej, ale też trochę będę miał. Bo tak, już niebawem zaczyna się Fox One banner. I nie ma przebacz. Będę. W środę. I nie ma przebacz, będę na nim mistrzował. I co dobre z tego, Klara dostanie z tego Lightcona, a nasz Danfeng dostanie tego. Więc, no cóż, chyba wiem, na co pójdą całe paliwa. Ale nie ma... Ale to było w top hardy. To był 70 pól. Jeśli Tingyun była 69, to był 70 albo 71. A weapon banner ma 80. Nie wiem, ale i tak jestem zadowolony. 60. Dobra, tak czy inaczej. Szybko to wymaksuję, ile się da. Jeśli jutro będziemy robić kolejnego streama, a może że będziemy, to postaram się, żeby to już było wymaksowane. Jest to mój drugi limitowany lightcon, który udało mi się zdobyć. Więc dobrze. Ja sądziłem, że te wszystkie ostrza, które dostanę za lejkę, będą mi potrzebne. A jednak są. Jak widać, opłaciło się. No więc cóż. Ja tak mówię, to będę ulepszał, już nic więcej nie robię. No widzę, widzę. A powiem szczerze, że też będę myślał o tym, żeby może zdobyć, jeśli Fox One mi przyjdzie early. I tak. LC? Lightcom, tak, tak. Ale to tylko będę myślał. Nie jestem przekonany, czy będę musiał. Dobrze, tak mam. Powiem tak, Lightcom dla Fox One, z tego co się orientuje, będzie świetny. Więc osobiście powiem, lecisz, wariacie. A tak mówiąc poważniej... W sensie, wydaje mi się, że też. A tak poważnie mówiąc, jeśli uważasz, że zdobędziesz Fox One i nie będzie w najbliższym momencie czegoś innego, co chcesz, jak najbardziej rób to. Ja bym powiedział, że jeśli chcesz i nawet to możesz zawsze ryzykować. Ja jestem taki, który żyje na krawędzi, non-stop. Tego, czy mi się coś uda zdobyć, czy nie. Cryotip jest. Witaj, Cześć, siostra. Cichaj. Dobra, potrzebujemy 10 ostrzy, czy dam radę? Nie dam rady. Mam 7 ostrzy. Czy jestem w stanie tutaj dotworzyć idealnie 3. Na styk! Na styk! Przeznaczenie. To było przeznaczenie.
Siostra to samo. A nie, nie no, z tych zwyczajów rzeczy zabraknie dwóch. Podmianki tu nie można robić? Nie można. Mhm. 5 bity to 50-50, też miałem 50-50. No ale chodzi o takie standardowe. Więc powiem ci szczerze, i tak możesz próbować. Jest sporo szansu, bo ty ja właśnie... Ja miałam 50-50. Bo sporo szansu. Chwila, jeszcze tego nie wykupiłem? No. To przecież to zauważyłem. Miesiąc tam się kończy. Tak, potrzebujesz 6 ostrzy. Tutaj jest w pakiecie jedno. Tak, jest jedno w pakiecie. Bierzemy 6. A, jeszcze nie wykupiłem tych. Mhm. Moim zdaniem, jeśli wygrasz, to leć, bo ten lightcon będzie świetny. Jak widziałem jego po prostu opisy. A jeśli nie wygrasz, no to trudno. Zawsze będzie okazja na rerunie. Ja tak przykładowo bym miał z Luoką. Bo jego lightcona muszę zgarnąć, ale no. Ty musisz... To wszystkich imię... Widzę, że siostra zdradziła mój powód. Ale tak, każdy z moich imaginary musi mieć swojego signature'a. Cichej, siostra. Dobra. A więc teraz, kiedy to jest zrobione, zobaczmy. 63 click rate'y. Już prawie mamy docelowe 70. A teraz z takim pięknym widokiem. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście obecni. Nie jest piękny widok. Wiem. Dla mojego. Wiem, siostra, wiem. Ale nie, tak teraz poważnie. Dzięki wszystkim, którzy byli obecni. Być może, że do usłyszenia jutro. Przy czym mówię być może, bo z mną nigdy nic nie wiadomo. Mogę obiecywać milion rzeczy, a potem tak wyjdzie inaczej. No to hej.